Powiem tylko parę słów. Rozwój sytuacji był taki, że właściwie teraz należałoby mówić już o 6 pytaniach, o 2 referendach, prawda? To zresztą pokazuje na dewaluację tej formy, która zresztą nie najlepsze ma tradycję w Polsce ze względu na brak odpowiedniego poziomu uczestnictwa. Poza 3 pytaniami, które będą przedmiotem sesji, liczę też na to, że będziemy mogli też zarówno w wystąpieniach panelistów, jak i w wystąpieniach państwa mówić bardziej ogólnie, zarówno o samej formie referendum, demokracji referendalnej, tej formie demokracji bezpośredniej, jakie to ma znaczenie, zalety i wady we współczesnej demokracji, również zapewne o innych aspektach, to znaczy, które osłabiają wagę tego w naszym konkretnym przypadku referendum jako przejawu demokratycznej konsultacji, wypowiedzenia się społeczeństwa, to znaczy w sposób oczywisty, zarówno w przypadku referendum, z którym będziemy mieli do czynienia za parę dni, jak i ewentualnie referendum, które odbędzie się bądź się nie odbędzie w dniu wyborów. Funkcja polityczna obu tych decyzji o zorganizowaniu referendów jest zupełnie oczywista, co już pomniejsza wagę konsultacji demokratycznej. To znaczy, że tutaj celem podstawowym, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, wydaje się być cel polityczny, to znaczy jako element walki politycznej w roku wyborczym, przed wyborami, czy też przed rozstrzygnięciem wyborów prezydenckich, przed wyborami, czy w trakcie wyborów parlamentarnych, jako sposób mobilizowania, prawda, wyborców. To są wszystko niesłychanie ważne problemy i oczywiście koncentrować się będziemy, dlatego też mamy podział na 3 sesje, 3 pytania, referendum 6 września, na konkretnych pytaniach, które były zadane, to znaczy waga ich, sposób formułowania, na ile są zrozumiałe, na ile one zwracają się ku racjo, to znaczy i zdolności rozstrzygnięcia przez obywateli, na ile zaś istotnym ich celem po prostu jest wpływanie na emocje, czyli dokonywanie wyborów na poziomie, że tak powiem, głębszym, niekoniecznie racjonalnym, co obawiam się, że w przypadku wielu pytań z tych postawionych w obu referendów ma miejsce. Dlatego do tych paru słów ograniczę się w naszym planie. Pierwszy miał mówić Jerzy Stępień, ale nie będzie mówił jako pierwszy, bo go nie ma, więc go przesuniemy go na koniec, więc zaczniemy od pani Małgorzata Kaczorowska. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Nazywam się Małgorzata Kaczorowska i jestem adiunktem w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie i Fundacji za zaproszenie do wzięcia udziału w dzisiejszym spotkaniu, seminarium i panelu poświęconym, w tej pierwszej części poświęconej pytaniom referendalnym, a przede wszystkim temu pierwszemu pytaniu, które dotyczy jednomandatowych okręgów wyborczych, bo z tym tematem tutaj do Państwa przyszłam. I faktycznie zgodzę się, z uwagi na to, że mam zaledwie właściwie tylko 10 minut na przedstawienie swoich racji czy swojego poglądu na wszystkie te kwestie, które poruszył tu pan prezes Smolar. Absolutnie zgadzam się, że to pytanie moim zdaniem należy do tych, które są najbardziej, jednym z tych pytań, z którymi wiąże się chyba najwięcej emocji, albo jedna z największych takich elementów tych referendalnej liście, które niesie ze sobą faktycznie ten emocjonalny ładunek, który bardzo rzadko jest podparty przede wszystkim widzeniem dwóch stron tego tak zwanego medalu, plusów i minusów. Bardzo często podkreśla się właściwie tylko jednostronne elementy bez uwzględnienia, a co jeśli nie tak, jak myślę, się dzieje faktycznie w rzeczywistości. I tu mam na myśli przede wszystkim zalety i wady większościowych i proporcjonalnych systemów wyborczych jednych i drugich.
Nie wchodząc w szczegóły, bo pewnie one się pojawią w trakcie dyskusji i naszej rozmowy, myślę, że przede wszystkim zasadnicze założenie wszelkich zmian i tego typu pytań referendalnych, które wiemy, w jakich okolicznościach się pojawiły i skąd nagle referendum 6 września nam się pojawiło w kalendarzu politycznym, wszystko to wiemy. Natomiast moim zdaniem przede wszystkim zaznaczyć, biorąc przede wszystkim przykład z Wysp Brytyjskich, które najczęściej wskazuje się na kolebkę właśnie jednomandatowych okręgów wyborczych i tego systemu, który współcześnie działa, trzeba przede wszystkim się zastanowić nad efektami, bo każda zmiana i systemu wyborczego, i zmiana ustrojowa wiąże się w przypadku Wysp Brytyjskich właśnie z ogromną, pogłębioną, szeroką dyskusją i przede wszystkim ze zbadaniem i powołaniem różnego typu ciał dyskusyjnych, które właściwie zastanawiają się nad efektami przyjętych zmian. To nie tylko chodzi o sztukę dla sztuki, czyli zmianę dla zmiany, tylko co wywoła taka zmiana. Czyli to pewnie co, o czym będziemy dzisiaj też rozstrzygać. W przypadku jednomandatowych okręgów wyborczych oczywiście i rozstrzygnięcia, które zależy od wielu kwestii, od kwestii związanej z też frekwencją wyborczą, nie jest to taka ad hoc zmiana, jak dobrze wszyscy Państwo pewnie tutaj wiecie, zgromadzeni na sali. Wiąże się to ze zmianą i konstytucji, ale przede wszystkim należy się zastanowić, co nam przyświeca i co przyświecać powinno na gruncie polskim, czy mówiąc ogólnie, funkcjonalna teoria demokracji, czyli sprawność rządu, czy też zdecydowanie inne podejście partycypacyjnej teorii demokracji i przede wszystkim to, które współgra w dużej mierze z systemem wyborów proporcjonalnych. Bo nie zgodzę się z krytykami systemu proporcjonalnego, który funkcjonuje w Polsce, że nie wiadomo, kogo wybieramy, lista jest zamknięta, bo nie jest zamknięta, wiadomo, na kogo głosujemy, a wiadomo, kto w moim okręgu, w którym okręgu kandyduje, wystarczy się trochę dowiedzieć. Owszem, to nie powinno spadać oczywiście na barki wyborcy, wyborca powinien być poinformowany, ale z drugiej strony nie można tegoż argumentu wskazywać jako tego, który powinien przyświecać głównie tej zmianie. Oczywiście balansowanie czy też argumentacja za, przeciw systemowi takiemu czy powinna też wychodzić i wynikać z warunków jednostkowych, czasowych, momentu i kulturowo-historycznych. O reprezentatywności, niereprezentatywności też myślę, że tu warto byłoby porozmawiać i o kwestii też takich o kwestiach bardzo technicznych, bo jeśli jednomandatowe okręgi wyborcze, to jakie granice okręgów tychże ustalić, bo okręgi można różnie ustalić, a badania i można powiedzieć takie symulacje dowodzą, że można je ustalić w różny sposób. Nawet na okręgach w tej chwili istniejących można podzielić te okręgi w taki sposób, że będą one sprzyjały jednej i drugiej władzy. Tak czy siak, moim zdaniem mówienie o odpolitycznieniu wyborów w kontekście jednomandatowych okręgów wyborczych, mówienie o tym, że przestaną być, czy odsuną partie polityczne od władzy, od wpływu, od zdominowania tychże, jest założeniem błędnym, bo tak nie dzieje się w przypadku brytyjskim. Badając chociażby ostatnie wybory w 2015 roku na Wyspach Brytyjskich, 753 kandydatów. Na kilka tysięcy zgłoszono, to jest około 19% wszystkich kandydatów, którzy nie byli związani z głównymi partiami politycznymi. Byli to kandydaci niezależni, spośród których, proszę Państwa, wybrano zaledwie jednego kandydata niezależnego w okręgu w Irlandii Północnej. To też świadczy o tym, jak wygląda partyjność i wpływ partii politycznych, wpływ struktur partyjnych na nominacje. Bo wątków jest kilka. Przede wszystkim po pierwsze, reprezentatywność takiego systemu wyborczego. Po drugie, kwestie związane z wpływem na system partyjny, umocnienie się partii politycznych, bo jednak petryfikacja, zamknięcie dopływu nowych możliwości, nowych pojawienia się nowych ugrupowań politycznych, nowych sił w systemach jednomandatowych może wystąpić, czego dowodzą przykłady. I reprezentatywność, wyniki wyborcze. Nie przekłada się to proporcjonalnie poparcie na wynik wyborczy później, bo nie są to
to systemy, nie jest to system proporcjonalny. I trzecia rzecz, jak wygląda system wewnętrznej demokracji, relacja demokracji wewnętrznej partii politycznych na wyniki wyborów, które są, można powiedzieć, w jakiś sposób korygowane, czy też może wymuszane przez jednomandatowe okręgi wyborcze, bo jednak ta nominacja w okręgu wyborczym konkretnych kandydatów jest tutaj też istotna. Reprezentantów jednej partii politycznej, wpływ partyjnych struktur jest silny, więc odpartyjnienie, w ogóle mówienie o politycznieniu wyborów moim zdaniem jest tutaj sprzecznością samą w sobie. Polityczność z wyborami ma i z pojęciem władzy jest absolutnie silnie związana. To tak tytułem wstępu, bo do konkretów, do wyborów, do reprezentacji można, mogę Państwa tutaj zasypać też wynikami, danymi, bo dane faktycznie świadczą o tej niereprezentatywności. Pytanie jest, co przyjmiemy jako punkt wyjścia? Czy chęć reprezentatywności, czy teorię właśnie funkcjonalnej demokracji, tej stabilności? Z tym, że przy systemach proporcjonalnych, w systemach, w których mamy do czynienia z rządami koalicyjnymi, nie zawsze musi występować dysfunkcjonalność systemu partyjnego, dysfunkcjonalność rządów, dysfunkcjonalność trwałości funkcjonowania koalicji. Wszystko zależy od porozumienia, zbieżności celów, priorytetów i kultury politycznej, tego pojęcia racji stanu, wielu zmiennych, więc też nie możemy powiedzieć. Nie możemy też powiedzieć, że zawsze są to też systemy idealne, bo patrz, przykład belgijski też nie zawsze się tutaj sprawdza i ta funkcjonalność dysfunkcjonuje, nie jest funkcjonalna zawsze. Ale nie ma ideału. Pytanie jest, którą wartość chcemy można powiedzieć, przepuścić jako pierwszą, czy też na którą chcemy postawić, gdzie chcemy postawić akcent. To dziękuję. Dziękuję bardzo. Nazywam się Zdzisław Ilski, jestem politologiem i na co dzień pracuję na Politechnice Wrocławskiej. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to, że Fundacja imienia Stefana Batorego zorganizowała debatę przed referendum 6 września i mam nadzieję, że to referendum przyczyni się do jakiejś metamorfozy Polski, a zwłaszcza, że może się to dokonać za sprawą potencjalnej zmiany systemu wyborczego. Mam wrażenie, że nie doceniamy kwestii systemu wyborczego i nie zdajemy sobie sprawy z tego, że system wyborczy bezpośrednio wpływa na życie polityczne, funkcjonowanie państwa, prawodawstwa, a pośrednio wpływa na właściwie całokształt życia społecznego i z tego punktu widzenia jest kwestią centralną, jeżeli chodzi o porządek demokratyczny. Na kilka rzeczy tylko w tym wprowadzeniu zdołam zwrócić Państwa uwagę. Kwestia pierwsza o znaczeniu fundamentalnym w moim przekonaniu. Otóż od ponad ćwierć wieku realizujemy w Polsce wariant demokracji parlamentarnej i ta forma egzystencji politycznej sama w sobie oczywiście zła nie jest. Problem polega jednak na tym, że tę demokrację parlamentarną oparliśmy na złej podstawie, jaką jest proporcjonalny system wyborczy, bo za sprawą właśnie tego systemu wyborczego mamy do czynienia właściwie permanentnie z rządami koalicyjnymi w Polsce. One czasami miały poparcie większości w Sejmie, czasami działały te koalicje, czy rządy koalicyjne, jako rządy mniejszościowe. To się różnicowało, natomiast z pewnością były to rządy słabe, rządy, które działały praktycznie bez większej wizji programowej, redukowały bardzo często swoją aktywność do tego, żeby administrować państwem, a właściwie traktowały poszczególne partie wchodzące w skład tych rządów koalicyjnych, struktury państwa jako łup polityczny, który trzeba odpowiednio i z korzyścią dla siebie zagospodarować, więc to jest kwestia o znaczeniu fundamentalnym w moim przekonaniu. Ta forma proporcjonalnej demokracji czy proporcjonalnego systemu wyborczego przekładająca się na rządy koalicyjne prowadziła też do słabej odpowiedzialności za sprawowanie władzy. Więc w tym kontekście zmiana systemu wyborczego i główny sens tej zmiany będzie polegał na
tym, żeby zmienić podstawę demokracji parlamentarnej, zachowując ją oczywiście, i tą nową podstawą może się stać większościowy system wyborczy realizowany w jednomandatowych okręgach wyborczych. To otwiera szansę na to, żeby usprawnić działanie parlamentaryzmu polskiego. System większościowy ma pewną logikę, ona prowadzi do koncentracji partii w parlamencie i wraz z tą koncentracją możemy liczyć na to, czy można się spodziewać tego, że będziemy mieli do czynienia albo z rządami jednej formacji politycznej, albo przynajmniej rządami takiej koalicji, która powstanie przed wyborami. To ma znaczenie, dlatego że jeżeli rządzi jedna formacja, albo jeżeli rządzi koalicja przedwyborcza, to ona wygrywa wybory i realizuje program akceptowany przez wyborców i ten program musi realizować i z tego programu akceptowanego przez wyborców, przez obywateli będzie rozliczana. Zwracam uwagę na to, że to jest taki system sprawowania władzy, w którym jednoznaczność, w którym odpowiedzialność za sprawowanie władzy ma charakter jednoznaczny i do tej jednoznaczności odpowiedzialności za sprawowanie władzy ja osobiście przywiązuję wielką wagę. Każdy porządek, jeżeli chce być sprawny, każdy porządek polityczny, jeżeli chce być sprawny, musi pewne rzeczy ustanawiać w sposób właśnie jednoznaczny i tutaj ta szansa po stronie wprowadzenia okręgów jednomandatowych i większościowego systemu wyborczego się oczywiście otwiera. Kwestia druga, na którą chciałbym zwrócić uwagę, też ważna, jeżeli chodzi o sens zmian ustrojowych wynikających z ewentualnej zmiany systemu wyborczego, to jest kwestia, jak tworzymy elitę polityczną w Polsce. Otóż proporcjonalny system wyborczy uruchamia taki mechanizm tworzenia klasy politycznej, który polega na tym, że ta klasa polityczna właściwie powstaje w gabinetach przywódców partyjnych. W bardzo wąskim gremium się rozstrzyga kwestia fundamentalnie ważna dla funkcjonowania Polski, mianowicie to, jak tworzona jest klasa polityczna. To bardzo niewielu ludzi wpływa realnie na to, jak ona powstaje, a za tym idzie słaba jakość, niebywale słaba jakość klasy politycznej w Polsce. Doświadczamy tego praktycznie codziennie i za tym też idzie słabe powiązanie klasy politycznej ze społeczeństwem. Odrywa się klasa polityczna od społeczeństwa. Odradza się ten podział, który znamy z realnego socjalizmu, kiedy mówiliśmy, że istnieje podział na naszych i onych, my, oni. To dzisiaj wraca. Jest to oczywiście sprzeczne z porządkiem demokratycznym. Demokracja to jest, ma sens, jeżeli to będzie organicznie powiązane ci, którzy rządzą z tymi, którzy są tymi rzeczywistymi, czy powinni być tymi rzeczywistymi suwerenami. I tutaj sens zmiany systemu wyborczego jest klarowny. Tutaj chodzi o to i się szansa pewna otwiera na to, żeby o tym, kto jest elitą polityczną w Polsce decydowało samo społeczeństwo polskie. Ono może to zrobić, bo ostatecznie właśnie w okręgach jednomandatowych oczywiście wpływ partii zostanie zachowany, ale to społeczeństwo będzie rozstrzygało o tym, kto tym posłem zostanie wybrany i można powiedzieć, ta relacja między partią, a rolą partii, a rolą społeczeństwa się tutaj w oczywisty sposób zmieni. Ja nie przypuszczam i nie zakładam, podzielam tutaj opinię pani doktor, żeby w jakiś sposób uległa zanikowi rola partii politycznych w procedurach wyborczych. Broń Boże, po zmianie systemu wyborczego partie polityczne oczywiście zachowają możliwość oddziaływania na procedurę wyborczą, na funkcjonowanie państwa. Jest tylko jedno pytanie kluczowe. Czy one zdołają dostosować się do tego nowego mechanizmu kreowania elity czy klasy politycznej? Czy będą zdolne te partie polityczne do tego, żeby w okręgach jednomandatowych wysuwać kandydatury cieszące się zaufaniem, poparciem, dysponujące pewnymi cechami jakościowymi. Jeżeli tak będzie, to oczywiście partie zachowają swoją rolę w procedurach wyborczych. W całości oczywiście większościowy system wyborczy realizowany w okręgach jednomandatowych poprzez właśnie to, że wybór posłów zostanie jakby oddany w ręce samych wyborców, może przyczynić się do zmiany jakościowej
wyższościowej klasy politycznej, a zatem do zmiany jakości prawa czy realizowanej polityki w państwie polskim. Oczywiście tu odrębnym zagadnieniem jest to, co stanie się z formatem partii politycznych, czy ile tych partii będzie, czy będą tylko dwie, czy więcej. Dzisiaj mamy scenę polityczną w Polsce silnie rozchwianą i wróżeniem z fusów byłoby formułowanie jakiejś takiej wiążącej prognozy na październik czy listopad. Natomiast na podstawie doświadczeń brytyjskich, rumuńskich można powiedzieć, że system większościowy realizowany w jednomandatowych okręgach wyborczych, on sprzyja partiom silnym, tym dwóm kluczowym, silnym, ale też nie bagatelizuje tych partii mniejszych. To widać po składzie parlamentu rumuńskiego, po składzie parlamentu brytyjskiego. Tam tych partii jest więcej niż na przykład w obecnym Sejmie i w przyszłym ewentualnie Sejmie Polskim. No i kwestia trzecia, na którą jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, mianowicie mamy, proszę Państwa, potężny problem z realizowaniem demokracji. Ta demokracja, którą dzisiaj realizujemy, jest demokracją fasadową, jest demokracją ułomną. Polacy przestali być podmiotem oddziaływania na bieg wydarzeń w państwie, raczej są już obiektem różnego typu zabiegów socjotechnicznych ze strony polityków, mediów i jeszcze innych ośrodków, a proporcjonalny system wyborczy w poważnym stopniu też się do tego przyczyni, ponieważ fikcją właściwie jest w tym systemie wybierania wykorzystanie biernego prawa wyborczego, ale też iluzją jest korzystanie z czynnego prawa wyborczego. Cała procedura wyborcza została zawłaszczona przez partie polityczne. Mamy takie wrażenie, ono jest mylne, że partie polityczne są reprezentacją społeczeństwa. No jakieś 100 lat temu to może tak było, kiedy one były partiami masowymi. Dzisiaj w tej formule, poruszają się w tej formule partii kadrowych i są w poważnym stopniu oderwane od społeczeństwa. Właściwie mamy do czynienia w przypadku partii politycznych z hybrydami, a więc takimi tworami, które łączą cechy partii politycznej i grupy interesu. Mamy do czynienia ze strukturami, które kolonizują struktury państwa, aparat państwowy, no w imię w gruncie rzeczy partykularnych interesów i to jest bardzo, bardzo słaba strona funkcjonowania demokracji i partii politycznych. No i w konsekwencji tutaj widzę sens we wprowadzeniu większościowego systemu wyborczego i realizowania wyborów w okręgach jednomandatowych właśnie w tym, żeby spróbować urealnić i pogłębić demokrację poprzez korzystanie z biernego i czynnego prawa wyborczego, poprzez budowanie więzi między posłami a parlamentarzystami, poprzez demokratyzowanie samych partii, bo nie przewiduję i nie zakładam i też nie chciałbym, żeby partie przestały być podmiotem. W każdym społeczeństwie partie są, proszę Państwa, potrzebne, tylko pytanie, jakie partie, jak one są zorganizowane, czy są demokratyczne, czy nie. Tutaj wielkim wzorem pozostaje Wielka Brytania. I na koniec jeszcze jedna uwaga, jeżeli mogę. Proszę Państwa, żądanie zmiany systemu wyborczego, żądanie wprowadzenia systemu większościowego z okręgami jednomandatowymi jest żądaniem już wyraźnie wyartykułowanym. Już wiele milionów Polaków jakby opowiada się za tym systemem. Badania różnych ośrodków też potwierdzają, że większość Polaków wolałaby taki i chce mieć taki system wyborczy. To nie jest kwestia badań z tego roku, bo to jest kwestia badań również wcześniejszych. Wydaje mi się, że obok tego żądania już się nie da przejść obojętnie, a jeżeli ktoś będzie próbował przejść obojętnie obok żądania wprowadzenia większościowego systemu wyborczego, to oczywiście może tylko wygenerować napięcie pomiędzy klasą polityczną a społeczeństwem, które może skutkować jakimś niebezpiecznym konfliktem. I na zakończenie jeszcze jedna uwaga, bo już szukałem tutaj odpowiedzi na pytanie, jakie efekty może dać wprowadzenie większościowego systemu wyborczego. To jest propozycja, żeby wprowadzić system mieszany. System mieszany, proszę Państwa, nie da tych efektów, o których tutaj sygnalizowałem a propos systemu większościowego, a to dlatego, że w mieszanym systemie wyborczym zachowana zostanie ta
dominująca rola partii politycznych i tak jak dzisiaj, używając tej modnej terminologii budowlanej, one są tym betonem, który oddziela obywatela od państwa i tym betonem, który nie pozwala obywatelowi wywierać wpływ na funkcjonowanie państwa, to mieszany system wyborczy to zabetonowanie, tą zabetonowaną rolę partii może tylko podtrzymać. I sam fakt, że w mieszanym systemie wyborczym będą okręgi jednomandatowe, niczego tutaj nie zmieni. To będą duże okręgi i one z tego samego faktu, że będą dużymi okręgami, tą dominującą rolę partii politycznych zachowają. Na tyle tytułem wstępu. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja postaram się, ponieważ ja wielokrotnie na ten temat zabieram głos, więc postaram się dzisiaj tylko więcej Państwu opowiedzieć o projekcie, którym współzarządzałem przez 18 lat. On jest takim największym projektem, nazywa się Comparative Study of Electoral Systems i właśnie postaram się opowiedzieć trochę o projekcie, którym miałem przyjemność współzarządzać przez lat 18, a nazywa się Comparative Study of Electoral Systems i jest badaniem 60 mniej więcej krajów mniej lub bardziej demokratycznych na świecie, gdzie kluczowe pytanie właśnie jest takie pytanie praktyczne właściwie, jakie systemy i oczywiście z jakiego punktu widzenia, o czym pani doktor mówiła, lepiej w danym kraju wprowadzać. Ale teraz jeszcze zanim do tego przejdę z lotu ptaka, taki ogląd sytuacji. W kontynentalnej Europie nie ma ani jednego państwa, które miałoby jednomandatowe okręgi wyborcze typu brytyjskiego. Kropka. Szwedzi, Niemcy, Szwajcarzy, Austriacy, Holendrzy z jakiegoś powodu uznają, że proporcjonalność jest lepsza. Ja wiem, nasz naród jest wybrany. Wybrane narody mają swoją specyfikę, ale trzeba wyłuszczyć, na czym polega ta polska specyfika, która miałaby się zmaterializować w tym, że u nas ten system z jakiegoś punktu widzenia, który musiałby być precyzyjnie powiedziany, miałby zadziałać tak, jakbyśmy tego chcieli. Te jednomandatowe, po pierwsze ja też, ponieważ publicznie po raz pierwszy w 25-leciu zadeklarowałem bycie nieobywatelem, chcę powiedzieć tak, że rozpisywanie referendum na 2 miesiące przed, czy 3 miesiące przed, o tak fundamentalnej konstytucyjnej wadze, jak to, o co nas pytają, jest po prostu obrazą dla obywatela. Nie wolno robić takich rzeczy. Kropka. Kiedy Nowozelandczycy popatrzyli na swoje stulecie doświadczeń z westminsterskim systemem i powiedzieli, nie, 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 my tego nie chcemy. Ten system prowadzi do przeraźliwej dysproporcjonalności, do tego, że w latach 80. pod koniec 2 razy partia wygrywająca wybory nie formułowała rządu i ze względu na dominację egzekutywy nad parlamentem. Parlament w tych systemach, takich westminsterskich, jest właściwie sprowadzony do przyklepywania wszystkiego tego, co egzekutywa sobie wymyśli. Bardzo rzadko parlament to są na palcach jednej ręki można takie przypadki wymienić, gdzie w brytyjskim, zwłaszcza parlamencie, coś się stało takiego, że większość parlamentarna nie poparła swojego rządu. Kiedy Nowozelandczycy się do tego zabierali, to zabrało im to 5 lat, 2 referenda, w którym najpierw logicznie spytali swoich obywateli, czy chcecie odejść od systemu, który jest na rzecz czegokolwiek innego? I jak Nowozelandczycy powiedzieli, tak, to co mamy jest tak złe, że chcemy odejść gdziekolwiek, wtedy przeprowadzono, wyłuszczono 10 kryteriów, jakimi ci, którzy animowali drugie referendum, się kierowali, no różne właśnie, reprezentatywność, rozliczalność, instytucjonalizacja opozycji i tak dalej, i tak dalej. Kiedy to się stało, mieli kolejne 2 lata na to, żeby się nauczyć i tam alternatywa była taka. Idziemy na niemiecki system kompensacyjnego, paralelnego systemu, kompensacyjnego, proporcjonalnego, albo na australijski alternative vote, albo na francuski dwuturowy. Wałkowali to przez 2 lata, po czym dopuszczono do drugiego referendum i w drugim referendum Nowozelandczycy opowiedzieli się świadomi wszystkich, takich jak nauka współczesna, a nie jakieś tam sobie opinie, tylko nauka współczesna dostarcza na temat ordynacji wyborczej. Druga sprawa. Wprowadzenie zmiany ordynacji wyborczej, Tagepera i tak dalej, potrzebne są co najmniej 3 cykle
co najmniej 3 cykle parlamentarne, żeby poznać tak zwany psychologiczny efekt tego. Do tego znaczy potrzebna jest instytucjonalna cierpliwość. Ja tej cierpliwości tutaj nie widzę. A jeżeli już nie czytamy i nie chcemy się zapoznać, dlaczego w ostatnich 20 kilku latach, ja ostatnich 5 lat nie śledzę, wszystkie zmiany ordynacji wyborczych na świecie, poza jedną, na Madagaskarze, były od, to całkiem sensowny kraj, nie ma co tego, znaczy były od ordynacji większościowych różnego typu w kierunku zwłaszcza mieszanych albo proporcjonalnych. Jedyny Madagaskar wprowadził system, który nie, też nie jest ani westminsterskim, ani innym, tylko z przewagą systemu. Jest Rumunia oczywiście, która już się wycofała z tego, co zrobiła 2-3 lata temu, ponieważ jak się okazało, jedynym, który w ogóle rozumiał, jak ten system działa, był niejaki Ken Benoit. On zresztą rozumie wszystkie systemy, których nikt nie jest w stanie zrozumieć na świecie. Był to bardzo dziwny system, w których logika wystawiania kandydatów po prostu urągała jakiejkolwiek sensowności związku między wyborcą a kandydatami. No a teraz szybko. O tych konkluzjach Comparative Study of Electoral Systems. Kiedy żeśmy poddali takiej bardzo rygorystycznej analizie kilka test, które mówią o tym, na czym ta wyższość tych jednomandatowych okręgów wyborczych typu westminsterskiego, bo żeby była jeszcze jasność, ja w tym referendum nie wiem, o której JOW-y mnie pytają. Czy mnie pytają o francuskie, czy mnie pytają o australijskie alternative vote, czy mnie pytają o brytyjskie. One mają inne efekty, one inaczej działają. Kiedy żeśmy poddali rygorystycznej do przeczytania, do analizy wielopoziomowe na 60 krajach świata, te domniemane zalety jednomandatowych okręgów wyborczych, że ludzie lepiej znają swojego kandydata, że ludzie mają większy wpływ na politykę, okazały się nieprawdziwe. Co prawda, widzimy większy wpływ rozpoznawalności kandydata, na którego się głosowało, ale to jest związane z czym innym, z ogromną bolączką, które ta rozpoznawalność prowadzi, że oni są po prostu nieusuwalni. Oni są tam od 20, 30 czy 40 lat, to są te safe seats, to jest 10 czy 8 raz wyboru tego samego człowieka, ponieważ jest to tak zwany incumbency asset, prawda? Amerykanie głównie o tym mówią, że trzeba coś zmienić, że jest coś zasadniczo błędnego w tym, że możemy dobrego prezydenta mieć tylko przez 2 kadencje, a byle jakiego kongresmena, który rozdaje prawda, cukierki, jest 12 kadencji czy 10 kadencji już pod koniec, nie pamięta w ogóle, że jest tym kongresmenem i z tym jest wielki problem. Oczywiście gdybyśmy na chwilę jeszcze do tego brytyjskiego systemu, który nie tylko 2015, ale i poprzednie wybory, no ogromna dysproporcjonalność. Proszę Państwa, już wielokrotnie te dane przytaczałem, to co się dzieje, jak się wybiera jednego kandydata. Żeby wybrać kandydata UKI trzeba było 3 miliony 880 tysięcy głosów, żeby wybrać jednego kandydata szkockiej partii 26 tysięcy głosów. No to jest, to urąga jakiejkolwiek zasadzie właśnie proporcjonalności. I krótko mówiąc, większość tych systemów wyborczych i ja zwracam uwagę na to, że to właśnie Nowa Zelandia i Szkocja od momentu, kiedy ma swój parlament, porzuciły z radością system westminsterski i nie mają zamiaru do niego wracać. Te safe seats powodują te pewne, te takie utrwalone, prawda, okręgi, w których zawsze wygrywa kandydat jednej partii, mają taką ogromną wadę, że one po prostu zniechęcają w ogóle do udziału w wyborach. No to po prostu jest tak, że są takie miejsca w Wielkiej Brytanii, że jak się ktoś urodził lejburzystą, a jest w konserwatywnym, nigdy w życiu nie wybierze swojego kandydata. Więc motyw do tego, żeby chodzić na wybory jest znacznie niższy. I teraz w Wielkiej Brytanii istnieje coś takiego jak ta Electoral Commission, czy to Society, które są tam różne organizacje, które zmierzają do zmiany tego systemu. Ja przypomnę tylko, że kilka lat temu odbyło się referendum rzeczywiście w Wielkiej Brytanii, przegrane przez zwolenników alternatywnego
alternatywnego głosowania australijskiego, ale no właśnie dlatego. To znaczy Brytyjczycy mieli do wyboru, czy zostać przy aktualnym systemie, czy przejść na alternatywne głosowanie typu australijskiego. I aż 1/3 powiedziała, że tak, nawet jest w stanie przejść na to alternatywne głosowanie. Przy czym zwracam uwagę, że to jest taki wybór był im dany trochę jak żurek z kiełbaską czy żurek z jajkiem, prawda? No to jest też jednomandatowy okręg wyborczy, który co prawda ma inną logikę wyboru, ale prowadzi do bardzo podobnych skutków, też bardzo wysokiej czasami dysproporcjonalności. Więc krótko mówiąc, ja, żeby poważnie rozmawiać o tym, czy powinniśmy, dlaczego powinniśmy zmieniać ordynację wyborczą w kraju, co powinno się też łączyć z jakąś ideą tego, czy system ma być parlamentarno-gabinetowy, czy prezydencki, prawda? Są głosy, że tutaj w przyszłości będziemy też rozważać, czy nie prezydencki. Teraz z Ameryki Łacińskiej, tak jest, zwłaszcza Scott Manwaring ma takie bardzo znakomite badania, które pokazują, że najgorszą konfiguracją systemów politycznych jest taka, w której proporcjonalna ordynacja wyborcza współwystępuje z prezydenckim systemem. To znaczy on mówi coś takiego, jeżeli już mieć prezydenta, to jednocześnie idźmy jeszcze w te jednomandatowe okręgi wyborcze, przynajmniej będzie krótki czas, w którym prezydent i popierająca go partia będą miały większość. Bo najgorsze, zwłaszcza w młodych demokracjach, jest sytuacja, w której tam, gdzie jest prawdziwa władza egzekucyjna, nie ma poparcia parlamentarnego. Są po prostu matnie, w którym prezydent chce jedno, a wybrana większość parlamentarna nie popiera go i wtedy dochodzi do takich rzeczy, które znamy z lat minionych w Ameryce Łacińskiej. Głównie kończy się to bardzo często puczami antydemokratycznymi. Krótko mówiąc, mówiąc jeszcze raz, w domniemaniu dyskutowałem dzisiaj z wadami, ogromnymi wadami jednomandatowych okręgów wyborczych typu westminsterskiego, brytyjskiego, czy dwuturowy, czy alternatywny, czy właśnie to, co jest takie najpopularniejsze obecnie na świecie, ten niemiecki system kompensacyjny, w którym wynik wyborów jest proporcjonalny, ponieważ to ten drugi głos decyduje o tym, jaka jest kompozycja Bundestagu, ale jednocześnie są jednomandatowe okręgi, gdzie ludzie z bardzo konkretnych heimatów są wybierani. Prawda? To jest system, nad którym rzeczywiście można się poważnie zastanowić, przy czym przypominam, że RFN jest krajem federalnym i ma to też inną zaletę. No i ostatnia uwaga, u nas słabo korzystamy z danych międzynarodowych, słabo korzystamy też z opracowań takich eksperckich, które były na świecie produkowane. Mamy do czynienia, po pierwsze zwracam uwagę, nie ma na świecie takiej konfiguracji, by dwie izby parlamentu były wybierane tą samą ordynacją. My byśmy sobie zafundowali i Senat, i Sejm wybierany tą samą ordynacją. Ja pomijam to, że jeżeli w ogóle w Polsce miałaby sens jakaś konfiguracja przy niedookreśloności roli Senatu, bo Senaty są albo takie jak w krajach federalnych, że reprezentują jednostki geograficzne, albo funkcjonalnie jakieś polityki typu obronna czy międzynarodowa. Nasz Senat nie wiadomo, jaką ma tą rolę, ale powiedzmy, że ma to, że to jest ta izba namysłu, spowolnienia i pilnowania jakości produktów parlamentarnych, no to to aż się prosi, żeby ten Senat był wybierany czystą proporcjonalnością, żeby tam był reprezentant Romów, Białorusinów, prawda, różnych mniejszości obyczajowych i tak dalej, bo tam ważny głos powinien się odzywać, a wtedy zafundujmy sobie w izbie niższej jednomandatowy okręg wyborczy, który może, no, tą jedyną zaletą to to, że będzie jednopartyjny rząd. Ale co się dzieje, jak są jednopartyjne rządy, no to widzimy ostatnio na Węgrzech, gdzie po 4 latach ordynacja wyborcza została tak zmieniona, że w drugich wyborach Orban miał konstytucyjną większość 68% przy 44 głosach procent poparcia dla niego, a w pierwszych wyborach 2010 roku musiał mieć 53. No więc manipulacje są nieodłącznym elementem tego systemu i ja już przekroczyłem swój czas, więc resztę dopowiem ewentualnie w dyskusji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Sędzio Stępień, jeżeli do nas dojedzie, mam nadzieję, że dojedzie, to z dużym opóźnieniem. Przekazał nam wiadomość. Co? Na finansowanie partii politycznej dojedzie. Miejmy nadzieję, że wcześniej. Dziękuję bardzo panu listom i wobec tego mamy więcej czasu. Zacznijmy więc. Zaproszę pan poseł Marcin Święcicki, bardzo proszę. Proszę państwa, ja mam taką jakby możliwość, że ja obserwuję to życie polityczne od środka i muszę powiedzieć, że gdyby było takie głosowanie na nie, prawda, czy ten system jest dobry, to bym powiedział, że on jest jednak zły. Jednak on powoduje, że te elity się degenerują, że młodzi ludzie, którzy dopływają, są tacy, którzy no, nie mają własnego, powiedziałbym, poglądu, nie są jakimiś autorytetami, tylko są wykonawcami do noszenia ulotek, do dobrego PR-u, do potwierdzania, czyli ta rekrutacja jest bardzo zła. Co się dzieje, proszę państwa, w wyborach samorządowych, kiedy przychodzi do ustalania list w wyborach samorządowych? Otóż nieważne jest, żeby ten radny, nie wiem, miał kontakt z ludźmi, jakoś go tam popierali, coś. Najważniejsze jest, żeby był gdzieś blisko zarządu, bo wtedy ustala się kolejność na tych listach i od kolejności na tych listach zależy, czy on ma szansę, czy nie ma szansę wybrania. Czy on się przedtem spotykał z kimkolwiek, czy on prowadzi jakąś pracę na swoim terenie, czy ktoś go tam zna, czy ktoś go tam popiera, to jest rzecz no nieważna, to nawet nie drugorzędna, no w ogóle jest mało ważna. Ważne jest, że szef regionu czy zarząd regionu będzie przychylnie na niego patrzył, że będzie miał tam poparcie, to się znajdzie na dobrym miejscu na tych listach. Co ja potem obserwuję w Sejmie na przykład? No posłowie, największa głupota, która przychodzi od rządu, posłowie nie mają odwagi wystąpić, nie mają odwagi się przeciwstawić, nie mają odwagi zabrać, mieć własnego zdania w tej sprawie, no bo jest dyscyplina partyjna, prawda, i nie, on nie będzie musiał się tłumaczyć przed swoimi wyborcami, że on tak czy inaczej zagłosował głupio, bez sensu, że nie walczył w jakiejś sprawie, tylko się będzie tłumaczył przed, nie wiem, przed kimś, że złamał dyscyplinę, czy że dyskutował popierając wnioski opozycji w takim czy innej sprawie, a nie to, co rząd przedłożył. Jest kwestia proporcjonalności. No, proszę państwa, ja sobie zrobiłem takie badanko, ile to procent głosów dostali byli posłowie w ostatnich wyborach w Polsce. Otóż 70% wybranych do Sejmu nie dostało nawet 5% w swoich okręgach wyborczych. W Warszawie na przykład 15 posłów nie dostało nawet 5% głosów swoich wyborców. Więc coś się dzieje niedobrego w tym obecnym systemie proporcjonalnym. Ja się tu zgadzam z panem z Wrocławia, który mówił, że rzeczywiście jest pewna degeneracja elit. To są elity, które naprawdę są lojalne wobec liderów, ale ich jakość, ich odpowiedzialność, ich zaangażowanie, ich kontakt z wyborcami naprawdę jest coraz gorszy, coraz słabszy, coraz fatalniejszy i to jest zła droga, którą Polska idzie, jeśli dalej będzie taki system doboru. Tu nie tylko proporcjonalność gra rolę, że ona tutaj, że te jednomandatowe okręgi by jednak przywróciły pewną odpowiedzialność przed wyborcą. Nawet jak partia ma duży wpływ, nie mogłaby tam byle kogo wstawić na te safe seats również. I asystentka prezesa by nie wygrała tam wyboru, bo jest za słaba. Czy jakiś inny asystent, czy jakiś inny działacz, który prawda, jest nieodpowiedzialny. Czy ludzie jednak w końcu potrafią ocenić, nawet tych safe seats się zdarzają zmiany, że dobry kandydat sprzeciwny partii wygrywa, prawda, niespodziewanie, albo że kandydat wyznaczony tam przegrywa, bo jest bardzo słaby. Ale jest druga sprawa jeszcze, mianowicie co mnie przeraża, to sposób rekrutacji tych kandydatów na te listy. Otóż, proszę państwa, sposób rekrutacji to jest jednak pewien proces demokratyczny, to jest część procesu demokratycznego. To jest pewna oferta, którą dostajemy. Partie polityczne, które mają prawo wystawiać, tworzyć te komitety, dostają finansowanie, mają rozmaite inne uprawnienia. Czyli to jest pewna część systemu demokratycznego. Otóż kto jest ustawiony na tych listach, to się odbywa na tajnych konwektyklach, nie wiadomo według jakich reguł, zasad, kryteriów, jak to się dzieje. No też uważam, że państwo ma prawo ustalić pewne zasady, pewne, nie wiem, obowiązkowe prawybory, system prawyborów, żeby jednak ta selekcja wewnątrzpartyjna również była oparta na jakichś zasadach, na jakichś kryteriach, a nie odbywała się w taki sposób, jak to się dzisiaj w Polsce karykaturalnie odbywa. Dlatego ja generalnie powiem, że ja jestem za jednomandatowymi okręgami. Może nie brytyjski system, tylko raczej francuski system bardziej by mi odpowiadał, kiedy jest druga tura.
Bo w drugiej turze no, trzeba się starać również o tych wyborców mniejszościowych, o tych, którzy odpadli, o tych, którzy przegrali. Zastanowić się, co tam jest racjonalnego i jednak zwrócić na nich uwagę, na ich programy wyborcze. Bo jednak uważam, że jednomandatowe to będzie i lepsza selekcja ludzi, i większa, jednak będzie większy kontakt faktycznie z tymi wyborcami i również dobór do tych elit będzie lepiej postępował. To wiąże trochę może bardziej z tymi prawyborami, ale jednak jedno z drugim by się jakoś wiązało. Może system australijski, który w Polsce jest kompletnie nieznany i to byłaby taka terra zupełnie sprawa nieznana, a jak nie, australijskiego nie znamy, to uważam, że francuski byłby lepszy niż to, co mamy w tej chwili. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Bartłomiej Nowotarski. Proszę Państwa, ja chciałem powiedzieć tak, ja się nie denerwuję tak na to referendum czy na pytania jak profesor Markowski, dlatego, że tak prawdę mówiąc, to pytania są tak zadane, że one otwierają dopiero dyskusję i na temat ordynacji wyborczej, i na temat finansowania partii. Tak? Bo pytanie o to, czy chcesz JOW-y, to jest pytanie do obywatela, czy tak naprawdę chcesz głosować w okręgu, gdzie jest jeden mandat, czy tak jak dotychczas, czy w okręgu, gdzie jest wiele mandatów. Problem w tym, że to są oczywiście pytania, instrumenty, to są, pytamy się obywatela o skalpele, jaki skalpel użyć, jaki instrument użyć, natomiast nie pytamy się generalnie o stan zdrowia. To znaczy, gdyby zadano społeczeństwu pytanie takie, czy jesteś za otwarciem sceny politycznej na nowe inicjatywy obywatelskie, udrożnienieniem mechanizmów zmiany elit politycznych, czy jesteś odwrotnie, za rządami jednopartyjnymi, za dwupartyjnością czy dwójpartyjnością, inaczej by społeczeństwo odpowiadało, bo to by było pytanie o wartości. Gdy idzie o ordynację, panowie, wydaje mi się, że Polska ma trochę inny problem. Ta ordynacja, która dzisiaj jest, ona była w określonych warunkach tworzona. W sytuacji, kiedy w parlamencie było 30 partii, 11 partii kreowało rząd i rząd Hanny Suchockiej upadł jednym głosem. Tak? Gdyby wtedy zadać to pytanie o to, czy jesteśmy za konsolidacją, koncentracją sceny politycznej, pewnie społeczeństwo by odpowiedziało tak, bo miało dość tej wielopartyjności. Dzisiaj, moim zdaniem, zupełnie inna sytuacja. System zmierza do utrwalenia dwupartyjności. Nawet te dwie główne partie grają w ten sposób, żeby ten system utrwalić. A zatem, czy nie powinniśmy pomyśleć oczywiście o zmianie ordynacji, ale nie z powodu JOW-u, tylko z powodu jej dysproporcjonalności, która utrwala dzisiejszy układ. Dziękuję uprzejmie. Chołuszko, ja jestem przedstawicielem partii, która kiedyś była wielka, a teraz jest niszowa. Partia Demokratyczna, niegdyś Unia Wolności. Jestem w zarządzie tej partii. Proszę Państwa, z tego punktu widzenia takiej partii jak moja, oba systemy są złe. Oba systemy są złe. System JOW-ów, czyli jednomandatowych okręgów, by rzeczywiście zabetonował na trwale scenę polityczną w Polsce. I to jest główna zło z tego systemu. Jesteśmy bardzo młodą demokracją. Nie porównujmy się do demokracji angielskiej, czy kanadyjskiej, czy amerykańskiej. Jesteśmy bardzo młodą demokracją i u nas działają nie sprawy polityczne, tylko często, jak to się kiedyś nazywano, puszczenie politycznego szczura, jakiejś wiadomości nadbłędnej i zmienia to nastawienie wyborców natychmiast. System, który mamy, przecież pan mówił o tym, że teraz jest sytuacja rozchwiana. W tej chwili tak, ale przez ostatnie 10 lat mieliśmy dosyć zabetonowaną scenę wyborczą. PiS straszył nas PO, a PO straszyło już PiS-em. Największym zwolennikiem PiS-u było PO, a największym zwolennikiem PO był PiS. Bo wzajemnie się popierały i wzajemnie rządziły. Lub były w opozycji. Więc system był taki. I myśmy przed tymi wyborami wysunęli bardzo demokratyczny sposób. Listę układać alfabetycznie lub losowo. Nawet niech partia sobie wybierze tych 10, ale później losujemy albo alfabetycznie ich ułożyć.
proszę państwa, co się działo? Nic. Rękoma i nogami partie odpowiadały to nie. To było pierwsze nie. Bo rzeczywiście partie układają sobie, wiadomo, że kto ma jedynkę w PO lub PiSie, ma pewny mandat. Nawet na Rzeszowszczyźnie PO. I trzecia rzecz, z którą się spotkałem. Proszę państwa, tworzenie koalicji. Ja akurat byłam tą osobą z Partii Demokratycznej, która chciała utworzyć koalicję no, z partią rządzącą. Wiecie, co podziałało? Że nie? Jakaś tam ekspertyza, że stworzenie koalicji PO z PD daje ujemny znacznik dla PO. Czyli ktoś, kto stworzył ekspertyzę jednoosobowo lub dwuosobowo, decyduje o scenie politycznej. Tak, decyduje o scenie politycznej. To uważam, że należy utrzymać system proporcjonalny, dążyć do demokracji. Już będziemy kiedyś za 20-30 lat tą starą demokracją. Widziałem Szwecję, Norwegię, Danię, gdzie rządy mniejszościowe są przez 4 lata i rząd taki nie upadnie, bo honorem społeczeństwa jest to, żeby rząd nie upadł. Mam nadzieję, że dojdziemy do takiej demokracji i dla mnie system proporcjonalny, ale także tworzenie list wyborczych nie przez gremia partyjne, nie układanie jedynek w obecności 2, 3, 4 osób, ale w szerszy sposób. Tworzenie tych list losowo lub alfabetycznie. No chyba losowo byłoby lepiej, bo by wtedy wszyscy zaczęli partyjni zmieniać się, że AX nazywa się. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Dzień dobry, jestem obywatelem kanadyjskim, żyję od 30 lat w Kanadzie. Przeżyłem 7 kampanii wyborczych, także tam są obowiązują jednomandatowe okręgi wyborcze od zawsze. Brałem udział w tych kampaniach wyborczych, wiem jak system tamtejszy działa i muszę państwu powiedzieć, że tak zwana trzecia partia, z którą swego czasu ze względu na pracę byłem związany, bo pracowałem w Kanadyjskim Kongresie Pracy, a ona była powiązana z partią, nową partią demokratyczną, czyli z partią socjalistyczną. W tej chwili, według informacji, które dostarcza mi ambasada, ma największe szanse wygrania wyborów po wielu latach prób podejść, żeby się być większą albo przynajmniej drugą partią w kraju. Także system pozwala na to i wcale nie jest tak zabetonowany, jakby się wydawało. Mało tego, system kanadyjski jeszcze pozwala na taką dziwną rzecz, że mianowicie jest duża regionalizacja. Niektóre partie istnieją wyłącznie w niektórych prowincjach, a nie istnieją w innych. Także zupełnie inaczej wygląda system na szczeblu federalnym, a inaczej na szczeblu prowincjonalnym. Następna rzecz to są... Jak wygląda sama kampania wyborcza? Są też oczywiście komitety wyborcze, ale komitety wyborcze są organizowane tylko po to, żeby pomóc kandydatowi dostania się do parlamentu. To są zazwyczaj ludzie związani z partią, ale tylko związani. Bardzo dużo osób jest tam zupełnie niezależnych, którzy mają też interes w tym, żeby ten kandydat się właśnie dostał. Mówiąc szczerze, po wyborach dopiero partia się dowiaduje, czy ma jakiekolwiek szanse rządzenia. Nie ma żadnych układanek na listach wyborczych typu pierwsze miejsce, drugie miejsce, bo wszystkie są alfabetycznie ustawione. Także nie ma, w zasadzie się głosuje wyłącznie na osoby i nigdy nie ma przypadku takiego, żeby to głosować na partię. Poza tym jest jeszcze taka jedna rzecz, że co w Polsce się nie udało się wprowadzić, tam poseł do parlamentu, czyli member of parliament, jest odpowiedzialny przed swoimi wyborcami, i którzy go mogą odwołać na zasadzie impeachmentu. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Chciałem powiedzieć słowo, ponieważ mieszkałem sam w British Columbia 20 lat i też wiele wyborów przeżyłem. Także jest to autentyczny sposób wybierania, także nie można powiedzieć, że to jest beton czy jakieś inne sprawy, jest to prawdziwa demokracja. Dziękuję.
Dzień dobry. Maria Wincławska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. I kilka kwestii chciałam poruszyć. Też chciałam powiedzieć o Kanadzie. Może od tego argumentu zacznę tutaj do panów pewnie przede wszystkim pytanie, którzy mieszkali w Kanadzie. To skoro posłowie są tak odpowiedzialni przed swoimi wyborcami, dlaczego posłów kanadyjskich nazywa się trenowanymi fokami? To jest publicystyka kanadyjska, która mówi, że posłowie w jednomandatowych okręgach wyborczych są tak odpowiedzialni przed szefami swoich partii, że tak naprawdę nie mają nic do powiedzenia, tylko są właśnie tymi trained seals. Tak, to jeżeli chodzi o Kanadę. Drugą kwestię, którą chciałam poruszyć, to są te listy wyborcze, o czym pani doktor Kaczorowska mówiła na początku. Ja jestem z okręgu kujawsko-pomorskiego, wybory do Europarlamentu, Platforma Obywatelska za każdym razem, brzydko powiem, przepraszam, spadochroniarzy nam fundowała. Nigdy spadochroniarz z pierwszego miejsca z Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego się z okręgu kujawsko-pomorskiego nie dostał. Dostawała się zawsze osoba, która była na trzecim, na drugim miejscu. Tak? Więc wyborcy też są świadomi tego, kogo wybierają i na kogo mogą głosować. I to, czy ktoś jest na pierwszym miejscu na liście wyborczej, czy na którymś innym, nie zawsze ma stuprocentowe przełożenie na to, kto rzeczywiście ten mandat do parlamentu dostanie. I trzecią rzeczą, która mnie chyba tutaj zdumiała, bym powiedziała, czy może bardziej bym chciała poprosić o wyjaśnienie pana Ilskiego, który mówił, że rządy koalicyjne to są takiego typu rządy, które się rzucają na łupy polityczne. A przepraszam, a w systemach większościowych, jak mamy rządy jednopartyjne, tam nie ma łupów politycznych? Dziękuję. Argumenty, które przedstawiono w dyskusji dotyczące systemu proporcjonalnego, pokazują jego rozmaite słabości. I ja myślę, że dość łatwo się zgodzić z tym, że obecny system wyborczy ma takie własności, które przynoszą bardzo wiele negatywnych konsekwencji dla naszego systemu politycznego. Powstaje jednak pytanie, czy lekarstwo, które ma być zastosowane na owe wady, jest rzeczywiście spełnia te warunki, od którego się od niego oczekuje. Słuchając, nie będąc specjalistą w tej dziedzinie, słuchając dyskusji, nasunęły mi się następujące wątpliwości. Pan profesor, wyjaśniając powody, dla których popiera jednomandatowe okręgi wyborcze, powiedział po pierwsze, że dzięki temu partie uzyskają bardziej jednoznaczny wpływ, zwycięska partia w sposób odpowiedzialny uzyska wpływ na władzę, będzie kontrolować władzę, a nie tak jak teraz, kiedy koalicja tworząca się post factum nie wiadomo, za co naprawdę odpowiada. Otóż nie jest jednocześnie, wspomniał pan, z czym się też w pełni zgadzam, że partie stały się organizacjami, pewnymi grupami interesów i starając się i walcząc o władzę, dążą do realizacji interesów grupowych. Nie zrozumiałem, na jakiej podstawie pan profesor sądzi i inne osoby, że kiedy będą jednomandatowe okręgi wyborcze i poszczególna partia stanie się jedynym decydentem, czy będzie mieć pełnię władzy, to przestanie być grupą interesów. To wtedy stanie się czymś innym niż była dotychczas. Mam także następne pytanie. W trakcie wyborów ktoś musi płacić za kampanię i organizować ją. Skąd będą środki na kampanię? Jednym źródłem oczywiście będą partie, ale może być tak, że są osobne źródła finansowania, na przykład wielki kapitał finansuje wybory i finansuje kandydata. W Ameryce jest ogromna ilość doświadczeń tego rodzaju pokazujących, w jakim stopniu kandydaci, senatorowie czy kongresmeni są zależni od tych, którzy im za kampanię płacili. Powstaje pytanie wobec tego, jak można uniknąć sytuacji, w której ten, kto zostaje wybierany, choć wydaje się społeczeństwu, że ono go wybierało, w rzeczywistości ogromną rolę odgrywały te ukryte elity, mniej lub bardziej, które za ową kampanię tego kandydata zapłaciły. Innymi słowy, sądzę, że
sprawa, że o ile krytyka istniejącego systemu jest, wydaje mi się, bardzo zasadna, to koncepcja tego, jak ma on być naprawiany, wydaje się bardzo niejasna i budząca bardzo wiele wątpliwości. Dlatego myślę, że pewne postulaty, które formułował profesor Markowski, mówiąc o tym, jak należy dojść do zmiany, są bardzo właściwymi postulatami. Tego nie można rozstrzygnąć w oparciu o chwilową, doraźną, chwilowy, doraźny nastrój niezadowolenia z tego, co jest. Dziękuję bardzo. Ja mam wrażenie, że tutaj na sali jest taka ukryta opcja kanadyjska. Ja się nazywam Klaus Bachmann, jestem nieukryta opcja niemiecka. I w związku z tym mam bardzo gorącą prośbę, bo ja mam wrażenie, że jestem nie w tym filmie, albo nawet nie w tym kinie. Bo kiedy ja słyszę o zabetonowanym systemie politycznym, to ja zawsze myślę, że ludzie mówią o Niemczech. Do 80., do początku lat 80. w Bundestagu siedzieli przedstawiciele trzech partii. Potem przyszły Zieloni, którzy potrzebowali kilkanaście lat, aby dojść do władzy. Teraz, głównie z powodu zjednoczenia, mamy jeszcze partię lewicową, taką lewicową, bardziej lewicową od SPD, więc mamy w tej chwili chyba taki pięciopartyjny system polityczny, czy system partyjny. I są ludzie w Niemczech, którzy praktycznie całe swoje świadome życie znali tylko jeden rząd i trzy partie, tak? Ale w Polsce, gdzie pierwszy Sejm miał kilkadziesiąt partii, drugi kilkanaście partii, mieliśmy koalicje, które składają się z ośmiu partii, a teraz po raz pierwszy mamy ten sam rząd wybierany przez drugi raz, mówimy o zabetonowanym systemie politycznym. Niemiecki poseł, który dociera do Bundestagu, pierwszy raz jest wybrany do Bundestagu, ma za sobą kilkadziesiąt lat doświadczenia od Rady Miejskiej po Landtagu, w pośrodku jeszcze coś może być powiatowe, w partii i tak dalej. Wolfgang Schäuble, bardzo znany, mało lubiany minister finansów, jest w tej chwili 43 lata w Bundestagu. Można się zastanawiać, czy być może już w Republice Weimarskiej siedział w parlamencie, bo wiadomo, że w III Rzeszy nie, prawda? To jest system niemiecki, a w Polsce mamy system, w którym jakieś, nie wiem, milioner z okolic Lublina w ciągu jednych wyborów z 9% poparciem zupełnie nową partią może się dostać do parlamentu, a nawet może się dostać do rządu, tak? Nie mówiąc o tym, co się teraz dzieje z Pawłem Kukizem. Jedna sprawa, która się z tym wiąże, która też tutaj się pojawia w tej argumentacji. Niemiecki system partyjny tworzy bardzo profesjonalnych polityków. Ludzie, którzy mają gigantyczne doświadczenie narodowe, międzynarodowe, mają aparat, każdy z nich ma naukowego asystenta, który jest w stanie mu dostarczyć odpowiednie ekspertyzy. Mamy gigantyczny aparat w Bundestagu, który pracuje w podobny sposób, że nawet jeden z, no nawet nie tylko jeden, jeden z posłów, jeden z ministrów nawet kazał sobie pisać pracę doktorską za pomocą tego aparatu. Okej, to jest zaleta tego systemu. Wadą jest, że jest rzeczywiście bardzo zabetonowany. No w Polsce tego nie mamy, wobec tego nie mamy nieprofesjonalnych polityków. Tak, ale trzeba wybrać. Nie można dostać jednocześnie niezabetonowany system i profesjonalnych polityków. To się wyklucza, to się gryzie. A to można, tak, oczywiście, to można nie dostać jedno i drugie, tak. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Kto z Państwa jeszcze? Jeżeli nie ma, na razie nie ma, to ja powiem. Chciałbym powiedzieć parę słów. Po pierwsze problem czasu. Nie rozstrzygając, który system jest lepszy, ja jestem zwolennikiem też systemu mieszanego, ale niewątpliwie w krajach o świeżej demokracji ciągle jesteśmy krajem o młodej demokracji. System większościowy jest bardzo niebezpieczny. To znaczy, że on prowadzi do tego, że większość społeczeństwa, bo można doskonale wyobrazić sobie, co zresztą z praktyki wiadomo,
że uzyskać większość może partia bądź partie koalicyjne, które uzyskały mniejszość głosów w wyborach, to prowadzi do tego, iż większość społeczeństwa może się czuć wyalienowana, to znaczy nie posiadać żadnej reprezentacji politycznej. To jest bardzo niebezpieczne, dlatego że tutaj wchodzą w konflikt różne cele, różne wartości, o których pani mówiła. Z jednej strony reprezentacja, z drugiej strony efektywność rządzenia. I niewątpliwie system większościowy prowadzi do tego, iż jedna partia może tworzyć rząd. Więc z punktu widzenia efektywności rządzenia niewątpliwie to sprzyja. Na pewno nie sprzyja to poczuciu reprezentatywności. W krajach o długiej demokracji można powiedzieć, że ludzie są przyzwyczajeni, biorą również pod uwagę to, że efektywność jest sama w sobą bardzo, bardzo poważną wartością. U nas na pewno tak nie jest. Czyli innymi słowy, to poczucie alienacji, z którym mamy do czynienia, systemu politycznego, może się tylko pogłębiać. To, że że hasło jest tak popularne, wiąże się po prostu z ogólnie antypolitycznych nastrojów, z czym mamy do czynienia wszędzie. To znaczy w tej chwili mamy bunt przeciwko polityce ze względu na nieefektywność polityki, która z kolei związana jest z tym, że polityka, która stosunkowo jeszcze niedawno odbywała się w granicach państwa narodowego i podstawowe decyzje polityczne, gospodarcze, również identyfikacja symboliczna odbywała się w granicach państwa narodowego. Dzisiaj politycy krajowi mają coraz mniejsze pole, w którym mogą podejmować rzeczywiste decyzje. To jest jednym ze źródeł frustracji i odrzucenia, prawda? I odrzucenia klasy politycznej, z czego nie wynika wcale, że JOW-y dostarczają pozytywnej alternatywy. Tutaj w niektórych wypowiedziach Marcina Święcickiego na przykład moim zdaniem jest pomieszanie różnych porządków. To znaczy, że u nas źle działa system, cały system polityczny, wcale nie wynika koniecznie z systemu wyboru, tylko z braku na przykład demokracji wewnętrznej, co jest między innymi wynikiem zachowania członków tych partii, które nie wymuszają. Również oczywiście być może braku kontroli. To jest problem również finansowania, o czym będziemy mówili na następnej sesji, która dostarcza narzędzia kontroli samej góry, wierchuszki, czy wręcz szefa nad całą partią. Innymi słowy, tu są możliwości reformowania, zmieniania, bez zmieniania systemu wyborczego. To znaczy, nie można przeprowadzać rewolucji, proponować lekarstwa, które niekoniecznie jest lekarstwem na to schorzenie, wtedy, kiedy są inne, bardziej łagodne, które nie wymagają na pewno referendum. To też zresztą nie wymaga referendum. Problem też JOW-u, to jest ciekawy bardzo ten westminsterski system. Stoimy w obliczu w tej chwili popełnienia samobójstwa przez jedną z dwóch wielkich partii brytyjskich. To znaczy Partia Pracy prawdopodobnie wybierze na swojego przywódcę lewaka, który, ta partia nie będzie miała żadnej szansy przez długi czas dojścia do władzy i o tym się mówi. To znaczy zarówno Blair, jak i Miliband, David Miliband, nie ten, który prowadził partię, ale przypuszczam, że mądrzejszy, ten, który był minister spraw zagranicznych, teraz jest w Stanach Zjednoczonych, oni napisali listy otwarte do swojej partii, w którym mówili, uważajcie, wy popełniacie samobójstwo, że w sposób demokratyczny będziemy mieli rządy jednej partii. I to jest prawdziwe niebezpieczeństwo. Innymi słowy, system JOW-ów niczego nie zapewnia i partia wcale nie musi się liczyć z wyborcami, bo to jest logika radykalizacji lewicowej członków partii, a nie wyborców. Ta partia straci wyborców, prawda? Także to też pokazuje. Pod wieloma względami skutki zarówno jednego systemu, jak i drugiego systemu, jeżeli chodzi o alienację, partii politycznej są bardzo podobne i można by to pokazać właśnie chociażby na przykładzie tego, co się dzieje w Partii Pracy. No, na tym zakończę moje uwagi, które są też pytaniami. Bardzo proszę, pani Jerzy. A ja mam jeszcze bardzo ważną uwagę. Pan poseł Święcicki powiedział o tym, że teraz tak jest niefajnie, bo nie ma młodych ludzi, którzy by mieli kontakt z wyborcami. Tak młode kadry polityczne są tak bardzo nieprzygotowane. Ja mam tutaj bardzo, bardzo generalną uwagę do tych starszych kadr politycznych. A dlaczego państwo ich nie wychowali? W biznesie, w którym ja pracuję, jest obowiązek przygotowania swoich następców, nowych kadr.
to państwa wina, przepraszam, że tak mówię do pana, ale w tym momencie do pana była to wypowiedź, była przygotować w tej chwili te młode kadry, które by nie były bandą wkurzonych, z którymi mamy do czynienia, tylko byłyby rzeczywiście przygotowanymi nowymi, młodymi kadrami. Państwo się przywiązali do tych stołków i mówią, wy jesteście młodzi, nic nie umiecie, my to coś potrafimy, a młodzi w tym momencie już wam nie wierzą. I to jest wielki problem. I druga rzecz. Ja tu dzisiaj przyszłam zaproszona na tę debatę z wielką nadzieją, że się dowiem, na czym tak naprawdę jeden system i drugi polega. Nie jestem ciemną, niewykształconą osobą, która kompletnie nie rozumie, a jednak nasłuchałam się wielu uwag pod tytułem to jest złe, to jest dobre, to jest złe, to jest dobre. Na plakatach jest my jesteśmy za, a my jesteśmy przeciw. I idę o zakład, że 80% społeczeństwa nie wie, kompletnie nie wie, na czym polega system ten z JOW-ami. Nie wie i chciałoby to usłyszeć. Prosta infografika w informacyjnej kampanii mogłaby przynajmniej odrobinę odbrazić, bo się zgadzam z panem profesorem Markowskim, że to jest obraźliwe pytanie społeczeństwa i nietłumaczenie, na czym to polega. I znów społeczeństwo słyszy, wy nam zaufajcie, my mówimy, że to jest złe, albo my mówimy, że to jest dobre, idźcie za nami. Będzie pan zadowolony. A przeciętny Kowalski mówi, ale to co, ja mam znowu zaufać, dlatego że ci, na których zawsze głosowałem, mówią, że za, albo ci, na których zawsze głosują, mówią, że przeciw. Ale czym to się je? Jakie będą konsekwencje? Tego nikt społeczeństwu nie mówi i to jest największy w tym momencie błąd. I jeżeli dziękuję Fundacji Batorego, że w ogóle się tym zajęła, bo nie widzę, żeby ktokolwiek inny się tym zajął, to może bym apelowała o to, żeby zrobić większą kampanię informacyjną z tłumaczeniem, na czym one polegają. No to tutaj to już profesor Markowski powiedział, że to by wymagało, prawda, czasu, jak z trawnikami angielskimi, prawda? To by wymagało większej ilości czasu, nie mówiąc o tym, że na pewnego typu pytania, tu są specjaliści formułują warunki w ogóle jak pytań referendalnych. No, to są większe absurdy, te o lasach państwowych, prawda, zadaje się ludziom pytania na temat, czy chcą zachowania istniejącego sposobu zarządzania lasami państwowymi wtedy, kiedy nic nie wiedzą na temat. Dobrze, proszę państwa, proszę bardzo, czy są jeszcze pytania państwo? Bardzo proszę, Ewa Kulik. Ewa Kulik, Fundacja Batorego. Może jednak odpowiadając pani, znaczy dzisiejsza konferencja jest jakby wieńczy nasze jednak półtora miesięczne wysiłki przekazywania pewnych informacji na temat tego, na czym polega jeden i drugi system. Są takie analizy, które w sposób przystępny, językiem właśnie nie dla specjalistów, prezentowaliśmy i nadal prezentujemy. Można je dostać tutaj, wiszą na naszej stronie internetowej. Upowszechniamy je przez portale społecznościowe, przez Facebook. Jeżeli tego jest za mało, to nie jest tak, że dzisiaj będziemy, poprzestaniemy na tym, ta konferencja będzie nadal upowszechniana i analiza, także takie, no, niestety to nie jest tak proste, żeby to w infografice przedstawić. Ja wiem, że wszyscy już w tej chwili lubimy widzieć coś na jednej karcie, to są zbyt skomplikowane sprawy, żeby się je dało na jednej karcie przedstawić. Niemniej jednak myślę, że udało nam się w sposób przystępny wyjaśnić, na czym polega jeden i drugi system w takiej analizie, która liczy no zaledwie, nie wiem, 12 stron, więc mam nadzieję, że da się to przeczytać i jeszcze ma jedną stronę streszczenia. Także zapraszam panią, można ją pobrać, a na naszej stronie ona jest dostępna w wersji elektronicznej. Proszę bardzo, no ale wie pani, nasze możliwości są ograniczone, więc my do wszystkich Kowalskich niestety nie dotrzemy. Bardzo proszę. Ma pan mikrofon. Jerzy Nowicki. Krótkie pytanie do profesora Markowskiego. Mówił pan sporo o tej wzorcowym sposobie podejściu do zmiany ordynacji w Nowej Zelandii, ale nie powiedział pan, jak był tego finał. Co wybrali Nowozelandczycy w efekcie tych wieloletnich tam zabiegów, przygotowań i tak dalej? Chciałbym wiedzieć, co wybrali. Tak zwanych Überhang mandaty i tak dalej, ale zasadniczo. Dobrze, to może w ramach odpowiedzi też parę słów powiesz o tym niemieckim systemie, bo
W tytule mieliśmy systemy mieszane, ale niewiele o nich powiedzieliśmy pozytywnie, to znaczy czym one się charakteryzują, więc może Państwo do tego się też ustosunkują. Nie ma idealnego systemu, bo jak Pani słusznie powiedziała, to też zależy od celów, od wartości, to zależy od kulturowych cech społeczeństwa, od momentu jego rozwoju i tak dalej. Innymi słowy, jest wiele powodów, dla których można preferować odmianę jednego bądź drugiego. Dobrze, nie ma więcej pytań, nie ma stępnia. Wobec tego Państwu oddamy głos w odwrotnej kolejności. Zacznijmy. Dobrze, no ja chwilę o tym niemieckim systemie, ale to by musiało być, ja jestem belfrem, to by musiało być półtorej godziny, więc nie zdążę. Chcę się odnieść do kilku rzeczy. Ja tutaj całkowicie się zgadzam i z Alikiem, i z głosami z tym do pana posła Święcickiego. No pan mówił o społeczeństwie i o problemach partii politycznych, a nie o tym, że panaceum na te dolegliwości to jest zmiana ordynacji. Ja przypominam, że partie, i to jest to, co Klaus Bachmann tak wyraziście dopowiedział, w demokracjach, w całej tej kontynentalnej Europie, Europejczycy są przekonani. Partie mają szereg wad, partie nie są idealne. Ale nie ma niczego lepszego i kariery w ramach partii, te niewybieralne miejsca, to nie są po to, jak Jarek Flis chodzi i opowiada takie rzeczy, że tam się straszne rzeczy dzieją, że się zaprasza młodych ludzi na to, a ich później nie wybierają, wielkie nieszczęście. Niech się starają, niech chodzą, niech robią kampanię, raz wygrywają, raz nie wygrywają. Do polskiego parlamentu dostaje się cirka 20% posłów z niewybieralnych pozycji. Kiedy Kongres Kobiet Polskich parę lat temu poprosił mnie w bunkrze, nie ma, o tajną konsultację, jak to zrobić, żeby teraz te kobiety masowo weszły do Sejmu, bo coś tam się pozmieniało, to mówiłem, zmniejszyć liczbę kobiet, a nie zwiększać na listy, starać się tylko lokować te, które są i promować. Ta otwartość naszych list, przecież my żyjemy w neurotycznej sytuacji, w której z jednej strony codziennie Polak mówi, że partie są do niczego, politycy są do niczego, a najgorsi są ci na tych pierwszych miejscach, ci w szarych garniturkach. Po czym przychodzi wybory i 80-90% głosuje na jedynki. No trzeba coś postanowić. I teraz ten system nie tylko pozwala głosować nie na jedynki, a na siódemki, dziewiątki i tak dalej, ale właśnie cała rzecz zorganizowanego społeczeństwa jest taka, jeżeli nie tylko do partii marginalnej, ale do głównej partii przychodzi ktoś, kto ma prawdziwe poparcie społeczne, kilkadziesiąt tysięcy głosów i mówi, dajecie mi trójkę albo piątkę na tym, żadna partia nie odmówi. Na tym polega wielka logika i to, że w tym otwartym systemie list na dalszych miejscach znajdują się ludzie, którzy mogą tam się dostać i mogą zostać wybrani do parlamentu. Więc problem moim zdaniem w większości jest taki, że mamy to. W Europie, druga sprawa, w Europie istnieją, powojenna Europa to jest 30-35% rządów mniejszościowych. I nie mówię tu o patologii lat 60. i 70. włoskich, tylko właśnie o Skandynawii. Norwegia ma konstytucyjnie zapisane to, że przedterminowych wyborów w ogóle nie ma. Także oni są zmuszeni do tego, żeby prowadzić politykę koncyliacji, dogadywania się i tak dalej, czego nam by należało życzyć. Więc krótko mówiąc, chcę powiedzieć tak, partie jako organizacje, awanse, socjalizacja, to o czym tak mówił wyraziście Klaus Bachmann tutaj, po to są, żeby ludzi przygotowywać do tego, a problemy, jakie my mamy, to są te same problemy, w których ja mam w ruchu drogowym w Polsce, że jak jest zwężenie drogi, to Polak jakiegoś powodu nie jest w stanie zrozumieć, że system 1-1 działa sprawniej dla wszystkich, tylko albo się kłóci, albo pokazuje sobie tak zwanego prawda tego, albo coś, albo z kwiatami wychodzi i dziękuję. No to jest indywidualizm doprowadzony do takiego stopnia, który widać w tym wjeżdżaniu i tak dalej. Nie będę o tym, co się w ruchu dzieje. I ostatnia uwaga, no to społeczeństwo, przypominam, w 1989 roku, kiedy 96% Czechów, 92% Bułgarów, 90% Rumunów i tak dalej udało się do urn wyborczych, u nas obywatelek 62% pofatygowało się do pierwszych, najważniejszych wyborów, prawda? W następnych wyborach w pełni demokratycznych
już 43, bo innym się nie bardzo chciało. I to samo dotyczy tych wszystkich referendalnych. Więc my mamy ogromny problem, mamy ogromną łatwość w krytykowaniu partii i elit politycznych i mamy troszkę za mało, że tak powiem, pieprzu dodajemy do tego, kim obywatele są. Pani przed chwilą powiedziała, 80% nie wie. Szanowna pani, pani jest optymistką. 95% nie wie i ja to mam w Polskim Generalnym Studium Wyborczym zapisane. Bardzo dokładnie służę danymi. Nie wie, o czym tak naprawdę, jakie ordynacje powodują, jakie to. I ostatnia uwaga, to o czym pan profesor Smolar mówił, globalizacja i to, że te partie się kostnieją i stają się to, co Peter Mer pisywał o tym kartelizacji. Mamy na zakończenie. Bardzo, bardzo proszę, bardzo, bardzo, bardzo proszę. Więc jeśli można tylko skończyć, już oddaję głos, żeby pan sędzia powiedział, że... Dobrze. Z tą globalizacją i z tym, że no tak, ten świat się stał taki i my jesteśmy w tej chwili wszyscy w takiej sytuacji, którą miała Szwajcaria, kiedy sobie fundowała swój system, a fundowała sobie system, ponieważ wiedziała, że jej banki, jej pranie brudnych pieniędzy wszystkich mafii świata powoduje, że nie ma sobie po co fundować systemu współzawodnictwa, tylko wymyśliła sobie system na tyle konsocjonalny, w którym na kogokolwiek w Szwajcarii by się nie głosowało i tak cztery partie rządzą. I po to była ta referendalna demokracja tam, żeby sobie popyskowali na poziomie kantonalnym i innym, prawda? Jak się ma pomysł na bogactwo kraju, który polega na tym, że banki tak działają, to można sobie później urządzać. I my jesteśmy troszkę w takiej sytuacji dzisiaj, że właściwie ta polityka wewnętrzna coraz bardziej jest mało znacząca, że polityka gdzieś tam się odbywa na zewnątrz i nasze partie też muszą coraz bardziej być związane z państwem. No to właściwie tyle, bo teraz panu... Po kolei. Szanowni Państwo, no tutaj wiele wątków jest. Ja rozczaruję Panią, która oczekiwała, że my tutaj podamy taką prozaiczną, wyjściową informację, na czym systemy wyborcze polegają. Otóż nie możemy tego zrobić niestety, bo jak zrobimy coś takiego, a to jest materia pojemna i zajęłoby nam to 2 godziny, to Pani wyjdzie usatysfakcjonowana, ale cała reszta Państwa nie, bo już wiedzą, na czym systemy wyborcze polegają, jakie są różne. I niestety trzeba było po prostu ten etap zwyczajnie ominąć. Niech się pani nie spodziewa, że na takich spotkaniach, debatach jak dzisiejsze, ktokolwiek będzie pani tłumaczył rudymenty, te podstawy systemu wyborczych, musi pani to zrobić sama. Ja wiem, to jest kwestia nie tej debaty, wie pan, to jest kwestia rzeczywiście edukacji i tutaj się zgadzam, że ona jest potrzebna jak najbardziej w skali społecznej i to trzeba oczywiście robić, ale na tej debacie po prostu to nie jest ten cel. Kilka takich refleksji, które są jakby odniesieniem moim do tego, co tutaj zostało powiedziane po moim wystąpieniu. Pan profesor Markowski powiedział, że jednomandatowe okręgi wyborcze właściwie w Europie działają tylko w Wielkiej Brytanii. No, trzeba uzupełnić tę informację. Proszę Państwa, 60 krajów na świecie stosuje ten system, w tym potężne demokracje jak amerykańska z prezydencjalizmem, ale parlamentaryzm kanadyjski i parlamentaryzm w Indiach największy, ale także drobne kraje. Tych państw jest około 60. Okręg jednomandatowy Wielkiej Brytanii to jest tradycja od XIX wieku istniejąca. Pan profesor powiedział, że tam aż 1/3, to realnie było około ponad 6 milionów ludzi opowiedziało się tym systemem australijskim, ale 13 milionów Brytyjczyków opowiedziało się za zachowaniem tego systemu, który jest, mówię o tym referendum z roku 2011. I to jest bardzo ważna informacja, proszę Państwa, dlatego że pan profesor Markowski sugerował, że gdyby Brytyjczycy otrzymali inne pytanie, na przykład pytanie o system proporcjonalny, to być może ta reakcja Brytyjczyków byłaby inna. Otóż nie byłaby inna. Tam dyskusja o tym, żeby zastąpić większościowy system wyborczy systemem proporcjonalnym, toczy się od lat 30. XIX wieku, od ponad 150 lat. Istnieje w Wielkiej Brytanii silna opcja podnoszona przez demoliberałów, wcześniej przez liberałów, dzisiaj także sygnalizowana przez socjalistów, przez lejburzystów, że
żeby zmienić system wyborczy, żeby wprowadzić system proporcjonalny. I Wielka Brytania to jest jedno z tych łożysk, to jest jeden z tych ośrodków, które promieniowały na całą Europę, jeżeli chodzi o wprowadzanie systemu proporcjonalnego. To trzeba by się odwołać do propozycji, do myśli politycznej Johna Stuarta Milla, jednego z najwybitniejszych propagatorów proporcjonalnego systemu wyborczego w Europie, a przecież to był wybitny myśliciel angielski, bardzo poważnie zaangażowany. 100 lat temu tam cała komisja pracowała na temat tego, żeby wprowadzić system proporcjonalny. Cały ruch na rzecz proporcjonalnych wyborów się wytworzył w Wielkiej Brytanii. Proszę Państwa, od długiego momentu Brytyjczycy szukają możliwości przejścia do systemu proporcjonalnego i to się nie przebija i długo się nie będzie przebijało, dlatego że większość Brytyjczyków doskonale rozumie, na czym polega siła, atrakcyjność większościowego systemu wyborczego, bo oni wiedzą, że jak idą na wybory, to wybierają na ogół jedną partię rządzącą, głosują na program, który mogą zweryfikować. Wiedzą, że lider partii, która wygrywa wybory, będzie premierem, a więc głosowanie jest głosowaniem nie tylko na partię, nie tylko na program, ale też de facto na premiera i od dziesiątków lat ta wiedza jest Brytyjczykom dostępna i to jest bardzo ważny element ich kultury. I kultury politycznej. Także nawet gdyby to pytanie było inaczej sformułowane, to podejrzewam, że ta liczba zwolenników odejścia od okręgów jednomandatowych byłaby jeszcze mniejsza niż była. Jest też kwestia frekwencji, którą pan profesor sygnalizował. W Wielkiej Brytanii jest to około 70%. U nas jest tak i to systematycznie się utrzymuje na tym poziomie. No, waha się między 60 a 70, proszę Państwa, no, gdy porównamy to z naszą frekwencją, to oczywiście może nas to tylko dopingować do tego, żeby zmienić system wyborczy. Bardzo ciekawym wątkiem jest Nowa Zelandia i system niemiecki, bo rzeczywiście Nowa Zelandia zafundowała sobie system niemiecki, chyba nawet łącznie z tymi mandatami nadwyżkowymi, jak dobrze to pamiętam. Pan profesor Markowski dobrze opisał mechanizm wprowadzania tego systemu mieszanego, że to była długa dyskusja i dwa etapy referendalne, że najpierw podano Nowozelandczykom kilka propozycji, oni wskazali na ten wariant niemiecki, a potem przeprowadzono drugie referendum, kiedy potwierdzono ten wariant niemiecki. Natomiast nie powiedział pan profesor Markowski rzeczy, która jest kluczowa i ważna, a mianowicie tego, że Nowa Zelandia weryfikuje ten swój wybór i przeprowadza kolejne referenda, w których to kolejnych referendach już tylko niewiele, ponad 50% Nowozelandczyków broni tego systemu mieszanego. I nie bez powodu tak się dzieje, ponieważ trzeba jeszcze powiedzieć drugą rzecz, jakie efekty osiągnęli Nowozelandczycy zmieniając system większościowy z okręgami jednomandatowymi na system mieszany. Otóż efekty nie są duże. Po pierwsze, od początku tego nowego systemu wyborczego mają elementarny problem z kreowaniem rządu. Tak? I albo zmuszeni są budować koalicję, albo skazani są, co robi Partia Narodowa, na tworzenie rządów mniejszościowych. Mają elementarny problem z efektywnością rządzenia. Po drugie, mają elementarny problem, ponieważ się posłowie podzielili. Ci, którzy są z okręgów jednomandatowych, to są posłowie, którzy pracują. Natomiast ci, którzy wychodzą z okręgów, jest ich mniej proporcjonalnych, wielomandatowych, no to są po prostu posłowie, którzy nie czują potrzeby pracy z wyborcami, po prostu no to laba jest. Tak jak w Polsce jest to dla nich komfortowa zupełnie sytuacja. Ani razu w Nowej Zelandii nie mieli szansy przez te 20 lat, żeby zaistniał rząd jednopartyjny i miał charakter większościowy i to jest bardzo poważne źródło właśnie tego, że jeżeli się jest no, być może doczekamy takiego momentu, kiedy kolejne referendum odrzuci ten system mieszany, bo to jest możliwe. Proszę Państwa, to nie jest tak, że jak państwo przechodzi na system mieszany, to on już trwa. Mamy w ostatnich 20 latach kilka przykładów w Europie, kiedy państwa przechodziły na mieszany system wyborczy i wracały do innego systemu. Tu przykładem jest Chorwacja, Albania, Macedonia, które przechodziły, wracały z systemu mieszanego z powrotem do systemu proporcjonalnego, a na przykład Azerbejdżan jest takim przykładem, które przechodziło z systemu większościowego na mieszany, ale z powrotem wróciło z mieszanego na system
na system większościowy. Więc Nowa Zelandia jest tutaj pouczającym przypadkiem, ale niekoniecznie dobrym i nie traktowałbym tego jako wzór. I teraz do tych pytań z sali, które padły, chciałbym jeszcze odnieść się. Pani z województwa kujawsko-pomorskiego pyta mnie, czy jak wprowadzimy okręgi jednomandatowe, to państwo nie, przestanie być łupem partii politycznych, coś w tym stylu to było w Polsce, tak. No wie pani, to jest bardzo trudne pani pytanie zadała, no bo skąd ja mogę to wiedzieć, wie pani. W odniesieniu do realiów naszych, tak, i on podtrzymuje. W naszych realiach rzeczywiście struktury państwa są łupem politycznym partii politycznych. I czy tak będzie w systemie większościowym z okręgami jednomandatowymi, to ja tego nie wiem, proszę panie, bo jeszcze nie mamy tego systemu. Jak wprowadzimy taki system, to będziemy mieli szansę oboje zweryfikować to pani pytanie i sprawdzić, jak to będzie działało. Ale jeszcze do tego nawiążę, ponieważ to się wiąże też z pytaniem pana profesora Rykowskiego, czy w okręgach jednomandatowych, jak wprowadzimy system większościowy z okręgami jednomandatowymi, czy partie pozostaną tymi hybrydami? Bo moja teza jest taka, że to są dzisiaj hybrydy polityczne, czyli struktury, które łączą cechy partii politycznych i grupy interesów. Bo już było oczekiwanie pani, żeby wyjaśniać pewne rzeczy. Partia polityczna to jest taka grupa, która mówi, że będzie chciała rządzić, ale nie w imię partykularnych interesów, tylko w imię interesów ogólnospołecznych, państwowych. Natomiast grupa interesu to jest taka struktura, która mówi, że nie chce rządzić, ale realizuje interesy partykularne. Więc można powiedzieć, że w przypadku partii politycznych hybrydowość polega na tym, że mamy do czynienia ze strukturami, które chcą rządzić, ale jednocześnie w ramach rządzenia chcą realizować i praktycznie realizują partykularne interesy i dlatego traktują państwo jako łup. Panie profesorze, czy tak będzie po zmianie systemu wyborczego, to tak samo odpowiem jak i pani. Ja tego nie wiem, bo tego systemu jeszcze nie wprowadziliśmy. Mogę tylko zbudować do tych państwa zastrzeżeń taką uwagę, że system większościowy to jest system, w ramach którego wyborcy mogą kontrolować polityków. I jeżeli pojawi się u polityków pokusa, żeby ciągnąć ten system dalej, traktować państwo jako łup, to bardzo szybko kariera tych polityków się skończy. Więc moje założenie wyjściowe mogłoby być właśnie bardziej optymistyczne niż pani tutaj, która głową kręci, że nie. Ja myślę, że to jest instrument, w ramach którego można kontrolować i rozliczać polityków, a więc usuwać tych, którzy po prostu robią takie czy inne błędy, zachowują się w taki czy inny sposób niegodziwy. Czy większościowy system wyborczy to jest system, który wymusza po prostu zachowania odpowiedzialne, inaczej się po prostu tego realizować nie da. Mam taką uwagę też do pana, który pochwalał niemiecki system wyborczy, ale jednocześnie formułował uwagę, że to jest system zabetonowany. On aż tak bardzo zabetonowany nie jest, dlatego że on ma takie rozstrzygnięcia, w ramach których każda partia, która zdobędzie 3 mandaty, niezależnie od tego, czy przekroczy, czy nie przekroczy próg wyborczy, do parlamentu się dostanie. A przypadki takich partii jak Linkas czy partia Piratów, to nawet tak egzotyczna partia, ona może się po prostu skutecznie pojawić na scenie politycznej. I tutaj akurat ja nie pochwalam systemu niemieckiego, ale też nie uważam, żeby to był jakiś partyjny beton. Jeszcze na koniec do tego, co pan profesor Smolar powiedział. Rzeczywiście reprezentatywność nie jest celem większościowego systemu wyborczego. Większościowy system wyborczy to jest system, który ma na celu kreowanie efektywnego rządu, ale zwracam uwagę państwa na to, że ten system również służy reprezentatywności. Tu przypadki Rumunii, wybory 2011 roku, nawet te wybory w Wielkiej Brytanii ostatnio też pokazują, to poza przypadkiem partii Faradża, że ten system wyborczy pozwala odzwierciedlać reprezentację różnych formacji. Tam tych partii jest 11, dwie są kluczowe, jedna rządzi. To jest, no, ja tu widzę w tym jakąś właściwość większościowego systemu wyborczego, tak? Że on sprzyja tym dwóm kluczowym partiom i w ramach tego rozstrzygnięcia pozwala jednej efektywnie rządzić na podstawie programu, który akceptują wyborcy, ale z drugiej strony on nie betonuje, tak? Ci, którzy są silnie osadzeni w okręgach, jak ci Walijczycy, jak ci Szkoci, to są, proszę państwa, ugrupowania, które tradycyjnie zdobywają swoje mandaty i jak
jak Malijczycy mieli w poprzedniej kadencji 3 mandaty, no tak zachowali je i w następnych wyborach też będą zachowali, czy ten system pozwala chronić mniejszości. I ostatnia uwaga. Uwaga, ja myślę, że w myśleniu o systemach wyborczych po prostu popełniamy jeden błąd, że koncentrujemy uwagę na tym, jakie on ma znaczenie dla partii politycznych. To jest, proszę Państwa, błąd. Ja uważam, że nie bagatelizując kwestii znaczenia systemu wyborczego dla partii politycznych, myślę, że większe znaczenie należy przywiązywać do tego, jaki system wyborczy ma wpływ na funkcjonowanie państwa i co oznacza system wyborczy dla obywatela, dla społeczeństwa. I tutaj trzeba z tego błędu takiej partyjnej optyki, myślę, bezwzględnie się wycofać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mam bodajże chyba 7 punktów takiego podsumowania. Pierwszy punkt, w skrócie pewnie od tego powinniśmy zacząć. Ja posłużę się Liphartowskim wytłumaczeniem w skrócie istoty działania systemu większościowego, systemu proporcjonalnego, jaki jest skutek dla społeczeństwa, państwa, polityki. Może w ten sposób, tutaj w ten sposób, że nie rozróżniając systemów, bo one też mogą mieć troszeczkę inny wpływ na to, jaki będzie ten skutek końcowy, ten efekt końcowy, od którego zaczęłam swoje wystąpienie i swoją wypowiedź. Króciutko. Systemy większościowe, westminsterskie systemy w konfrontacji do systemów tych konsensualnych, proporcjonalnych są wprowadzone zwykle w systemach, w których mamy do czynienia ze społeczeństwem homogenicznym, niezróżnicowanym, w przeciwieństwie do proporcjonalnych, zróżnicowanym ze względu na różne kwestie. I tutaj można wyróżnić, czy to kulturowe, polityczne, historyczne, religijne, regionalne. A jesteśmy zróżnicowanym społeczeństwem z różnych przyczyn, ideologiczne też. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z systemem większościowym, w takich sytuacjach, ze społeczeństwach zhomogenizowanych, homogenicznych, daje się do wyboru, możliwość wyboru jednego mandatu, jednego parlamentarzysty w okręgu wyborczym, głosami większości. U Liphartha ta klasyka westminsterskiego systemu, brytyjskiego systemu polega na tym, że zwycięzca bierze wszystko jeden mandat, więcej byle uzyskać głosów niż każdy kolejny. Różnica może być minimalna, może to być 2%, 2 głosy, 1 głos, wystarczy 1 głos więcej niż każdy kolejny i nie ma znaczenia, ile reszta w sumie ma łącznie. Skutkuje to takim oto wynikiem w parlamencie, że zwykle wyborcy raczej starają się odchodzić od swoich skrajnych sympatii, szukając wśród zwycięzcy, który ma szansę, swoich punktów sympatii politycznych. Głosują zwykle na 2 partie. Wynikiem tego typu systemów zwykle są 2 partie polityczne, które są partiami relevantnymi, które mają szansę na przejęcie władzy. Zwykle powoduje to przejęcie władzy przez 1 partię polityczną. Zwykle stworzenie rządu jednopartyjnego z liderem takiej partii na czele, który można powiedzieć, że będąc dominantem jako lider partii na swoim ugrupowaniem politycznym w sytuacji, kiedy wygrywa wybory, jest również liderem większości w parlamencie, liderem rządu, a skoro liderem władzy wykonawczej, ta zwykle przejmuje, można powiedzieć, większość czy też dominację nad parlamentem i można powiedzieć, że niemal się tutaj ta dominacja, znaczy niemal, zwykle się ona przekłada. Nie ma potrzeby tworzenia koalicyjnych rządów, nie ma, bo większość jest zazwyczaj po jednej stronie, choć jak przedostatnie wybory w Zjednoczonym Królestwie pokazały, ten system większościowy nie zawsze prowadzi do systemów jednopartyjnych, bo ten tak zwany hang parlament, zawieszony parlament, w którym nie było rozstrzygnięcia bezwzględną większością jednej partii politycznej, doprowadził do stworzenia koalicji konserwatystów, liberalnymi demokratami. System proporcjonalny, by proporcjonalnie oddać różnorodność społeczeństwa, proporcjonalnie się oddaje, tworzy prawo wyborcze, które daje szansę różnych reprezentacji różnym strukturom na różnym poziomie, w zależności od ich siły, znaczy z różnym grupom społecznym, partiom politycznym. Ta różnorodność powoduje sfragmentaryzowanie w parlamencie, by można było zwykle stworzyć rząd w systemach parlamentarno-gabinetowych, wywołuje potrzebę, czy powoduje potrzebę stworzenia koalicji, do tego, żeby można było większościowo forsować pewne opcje polityczne, ale jednocześnie
się na zasadzie konsensusu, bo inaczej wypracować tej większości nie można. W związku z tym dominacja egzekutywy nad parlamentem tu się zmniejsza z uwagi na to, że ta różnorodność uniemożliwia dominację jednej opcji politycznej nad parlamentem, tworzenie prawa. Stąd też pewne problemy i tutaj są te dyskusje nad odpowiedzialnością, kto w takim razie za co podnosi odpowiedzialność, która partia za którą część. Chociaż to zwykle w demokracjach ustabilizowanych, liberalnych jest dość klarowne, bo łączy się też z pojęciem jakości demokracji, rozliczalności wyborców za to, co partia polityczna, którą wybierają, realizuje w czasie swojego bycia w koalicji czy w czasie bycia w rządzie, który sama tworzy jednopartyjnego. To taka w skrócie różnica bardzo szybkim, bardzo takim briefingowym. Drugi element, króciutko. Ja się zgadzam z Państwem, że i ze wszystkimi, i zaczynając od pana prezesa Smolara, że powinniśmy właściwie edukować i mówić jak najwięcej. Cieszę się właśnie z tego dzisiejszego spotkania, bo tak jak powiedział mi znajomy z Australii, który pytał o zawirowania w ostatnich wyborach samorządowych, dlaczego, co się stało, co było, dlaczego nie było to wyjaśnione, dlaczego wszyscy się skarżą na niejasność. Ja się zgadzam absolutnie z panem profesorem, że graniczący z ponad 90% liczbą osób w społeczeństwie można powiedzieć i z pewnością niemal 100%, że tyle osób ma nikłą wiedzę na temat jednomandatowych okręgów wyborczych, skutków przede wszystkim tych jednomandatowych okręgów wyborczych i obowiązkiem właściwie państwa jest poinformowanie obywatela, z czym, co, w jaki sposób powinno się rozumieć i co się je. Trzeci element, powiedzieliście Państwo, poruszyliście Państwo w pytaniach, wnioskach, swoich argumentach i wypowiedziach bardzo, bardzo wiele kwestii. Tu padała kwestia o jakości elit politycznych, powinniśmy się odwołać do teorii elit politycznych, kultury politycznej, kwestii doboru i rekrutacji w partiach politycznych, co łączy się z kolei z demokracją, strukturą wewnętrzną partii politycznych. Pojawił się wątek kanadyjski, w którym te ostatnie badania dowodzą też i wiele licznych artykułów analizujących kampanie wyborcze, procedury nominacji kandydatów w okręgach właśnie jednomandatowych w porównaniu z brytyjskimi wyborami, o silnym upartyjnieniu, związaniu i właściwie za każdym razem na ostatnim etapie zgodzie władz centralnych na kandydatów w okręgach jednomandatowych. A cała kampania, która jest potem rozkręcana rzecz popierania takiego kandydata, jest absolutnie wynikową z zbierania szeregów po to, żeby popierać owego jednego kandydata. To, czy ma być wewnętrzna, czy mają być prawybory w partii politycznej, trudno rozstrzygać na poziomie państwowym, bo gdzie demokracja wewnątrzpartyjna? Będą od razu zarzuty narzucania pewnej sformułowania relacji. Demokratyczny sposób zarządzania partiami wewnątrz jest zagwarantowany w prawie. Natomiast w jaki sposób partia, w jaki system sobie partia wybierze wewnątrz, zależy już od niej. A więc lider w partiach, w okręgach jednomandatowych, Państwo sobie zobaczą siłę lidera w partiach brytyjskich w kontekście okręgów jednomandatowych, w środowisku istnienia jednomandatowych okręgów. Właściwie demokratyzacja wyboru lidera partii konserwatywnej stała się właściwie rzeczywistością w latach 90. Dopiero w 65 roku wprowadzono możliwość głosowania frakcji parlamentarnych, parlamentarzystów, wpływu na to, kto jest liderem, żeby właściwie członkowie partii politycznej mieli szansę na to, żeby wypowiedzieć się na ten temat. To są dopiero lata 90. Pytanie, to jest kolejny wątek, chyba bodajże piąty, czy ewentualna zmiana systemu wyborczego. To powinno być to podstawowe pytanie. Absolutnie zgadzam się z tym pierwszym pytaniem i wzór nowozelandzki powinien być u nas przyjęty. Czy chcesz zmiany systemu wyborczego? A następnie dopiero, jeżeli tak, to na jaki? A jeżeli tak, bądź nie, to w związku z jaką wizją systemu politycznego państwa i przyszłości? Bo jeżeli systemu wyborczego na jednomandatowy, czy utrzymanie wyborów tych samych w obu izbach jest sensowne, czy druga izba nie powinna być izbą reprezentacją regionów, części województw, czy nie powinna być głosem tej wyższej reprezentacji. W Polsce co prawda w systemie scentralizowanym unitarnym pytanie, czy sens jest, czy ta właściwie tożsamość właściwie swoja pochodzenia regionalnego jest na tyle silna, żeby ta reprezentacja była. Regiony w Polsce się różnią. Można pomyśleć na ten temat. Jak zbalansować? Czy reprezentacja, czy te same źródła pochodzenia dwóch izb właściwie implikują utrzymanie i sensowność
bikameralizmu w Polsce w takim razie, bo czy jest sens utrzymywać 100 dodatkowych senatorów po to, żeby wybrani w ten sam sposób byli tą izbą, która przyhamuje i pomyśli, a chociaż jeśli mamy do czynienia z tą i ma być tym elementem blokującym, chociaż właściwie ich tutaj niewiele będzie różniło, bo tylko okręgi będą większe, które będą reprezentowane. No, to są te pytania o istotę zmiany, właściwie efekt końcowy owej zmiany. I ostatni element, bodajże 6 czy 7, właściwie kwestia JOW-ów nie jest moim zdaniem do końca zrozumiała i nie zawsze przekłada się na to, że wyborcy wiedzą, kto politykę za nich realizuje w parlamencie i jak to wygląda i kto tworzy prawo. Bo jak państwo popatrzą na aktywności w forach społecznościowych, czy też przy wykorzystaniu mediów, bo te są najszybsze, różnego typu, jak posłowie poszczególnych okręgów są aktywni, jak inni posłowie nie są aktywni, jak po wprowadzeniu w 2011 roku niektórzy senatorowie przygotowali się do kampanii wyborczej, ja pytając jednego z senatorów, jednej z 3, 4, może 5 największych partii politycznych, pytałam, no jak pan senator się przygotowuje do kampanii, to nowa kampania, system jednomandatowych okręgów wyborczych, a nie wiem, to partia za mnie realizuje ten problem, ona się za mnie stara, ona będzie za mnie zdobywała głosy. Inny poseł, kiedy rozmawiałam na temat demokracji, właściwie zdobywania głosów i takiej kampanii door to door, czyli tej od drzwi do drzwi, bardzo, bardzo klasycznej, typowej, właśnie szczególnie w okręgach jednomandatowych, to taki kandydat jednej z partii politycznych, właściwie jednej z tych najsilniejszych partii politycznych, szczególnie w regionie, powiedział, a ja nie wiem, bo za mnie realizują to pracownicy mojego biura. Więc to trzeba najpierw uświadomić i polityków, elity polityczne, ale i społeczeństwo, co mają do wyboru i jakimi narzędziami mogą się posłużyć. I ostatnia rzecz. Czy jednomandatowe okręgi wyborcze są panaceum na całe zło? Uzdrowią elity polityczne, uzdrowią system wyborczy i przede wszystkim rozwiążą problem finansowania partii politycznych, finansowania polityki, czy uzdrowią jakość prawa i kulturę polityczną wyborców, to czy w ogóle wyborcy będą się interesowali, chodzili na wybory, a nie 40% decydowało o tym spośród, i spośród nich właściwie te 20 parę czy 30% decydowało o tym, co i jak ma być tworzone, a 60% pozostaje i twierdzi, że nie ma na to wpływu, plus te kilkadziesiąt procent, które idą do wyborów, też twierdzą, że nie mają wpływu na to, co dzieje się w Polsce. To wczoraj, przygotowując się dzisiaj do naszego spotkania i szukając jeszcze danych ostatnich, sprawdziłam The Independent. The Independent wczoraj opublikował badania, jednego takiego sondażowego badania Ludzie i władza w państwie brytyjskim, gdzie zbadano Brytyjczyków i około 52% stwierdza, że właściwie system jednomandatowych okręgów wyborczych, który stosuje się w Zjednoczonym Królestwie, właściwie odpowiadał staremu formułowaniu parlamentu i reprezentacji politycznej. On był kilkadziesiąt lat wcześniej faktycznie pasujący. 67%, 2/3 społeczeństwa brytyjskiego z respondentów badanych nie wie, kto, w jaki sposób i jak i dlaczego tworzy takie prawo, jakie powstaje, kto tworzy politykę i dlaczego taką, a nie inną. 27% stwierdza, że system jednomandatowych okręgów wyborczych jest systemem demokratycznym, 34% twierdzi, że jest lepszy niż inny. Owszem, w maju 2011 roku w referendum zainicjowanym z inicjatywy rok po wyborach parlamentarnych z inicjatywy młodszego brata w koalicji liberalnych demokratów, 67% Brytyjczyków, którzy poszli do referendum, 40%, stwierdziło, że nie chcą zmiany systemu wyborczego, bo kiedy mają oddać swój głos na to, czy na pewno, czy nie, potrzebują szerszej debaty. Ta debata na gorąco o zmianie systemu faktycznie większościowego tworzy się właściwie w komisji parlamentarnej debatującej od 90 prawie 100 lat tak na poważnie do związanej z systemem wyborczym, zmianą systemu wyborczego. I to tyle w skrócie takich wątków, które myślę, że warto na to zwrócić uwagę. System większościowy, system proporcjonalny też nie jest powiedziane, że zawsze musi prowadzić do rozdrobnienia partyjnego. Zwróćcie państwo na wyniki wyborów w Szkocji w 2011 roku. Szkocka Partia Narodowa przy zastosowaniu kompensacyjnego systemu Additional Member System dostała 69 mandatów na 120 deputowanych w parlamencie szkockim i przejęła rządy jednopartyjnie.
Ukrainie. Jest to rząd z bezwzględną większością i politycznej. Nie jest powiedziane zawsze, że skutki są takie, a jednomandatowe okręgi wyborcze nie są lekiem na całe zło społeczeństwa polskiego, jakiegokolwiek społeczeństwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I teraz pierwszy będzie ostatnim, czyli Jerzy Stępień. Potwierdza, tak? najmocniej Państwa przepraszam, po prostu no, to chyba jeszcze atmosfera wakacyjna spowodowała, że po prostu pomyliłem godziny. No nie wiem, ile mogę mówić, bo ja mogę bardzo mówić, długo nie, mówić. Bardzo to wykluczone. Pięć minut. Już skończyliśmy przed 10 minut. Aha. 10 minut. No, to myślę, że w ciągu... Dziękuję bardzo. Więc może zacznę od takiego wątku osobistego. Otóż ja jeszcze w latach, na przełomie lat 80. i 90., wtedy, kiedy mieliśmy okrągły stół i to wszystko, co się wiąże z wyborami czerwcowymi, byłem wielkim zwolennikiem ordynacji proporcjonalnej. Byłem wielkim, do tego stopnia wielkim orędownikiem ordynacji proporcjonalnej, że kiedy w czasach pierwszej Solidarności zaczęło się mówić o samorządzie, ale nie tym terytorialnym, tylko o tym pracowniczym, to ja dostrzegłem możliwość stosowania ordynacji proporcjonalnej w wyborach do rad zakładowych jeszcze wtedy istniejących, ponieważ przepisy o wyborach do rad zakładowych 45 czy 6 roku, one nigdy nie zostały uchylone, były właśnie, przewidywały system proporcjonalny. Mi się to strasznie podobało. I dopiero kiedy zostałem generalnym, mało tego, jeszcze w Senacie pierwszej kadencji, kiedy głosowano ordynację wyborczą do samorządu, to byłem jedynym zwolennikiem ordynacji proporcjonalnej w Senacie pierwszej kadencji. Mimo że byłem przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego, wszyscy mnie przegłosowali i pukali się w głowę, co ja w ogóle proponuję. I dopiero kiedy w okresie rządu Tadeusza Mazowieckiego zostałem generalnym komisarzem wyborczym i przygotowywałem te pierwsze wybory samorządowe, to mniej więcej po roku zorientowałem się, że właściwie tego mechanizmu proporcjonalności nikt w Polsce nie rozumie, za wyjątkiem pewnej grupy oczywiście polityków, specjalistów. Jest też taka grupa entuzjastów systemów wyborczych, którzy wszystko wiedzą. Pan profesor Przystawa był takim przedstawicielem typowym tej grupy, ale tak naprawdę ludzie tego nie rozumieją. I takim dowodem na to była rozmowa z moim przyjacielem, profesorem matematyki, no złośliwie powiem, z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tak, który został wybrany prezydentem miasta, nie w Krakowie. Został wybrany prezydentem miasta. To były jeszcze wybory pośrednie wtedy, prawda? Czyli najpierw wybierano w systemie proporcjonalnym radę, później ta rada go wyłaniała jako prezydenta. Otóż on po roku mówi, kiedy ja zmieniłem zdanie już na temat ordynacji wyborczej, przynajmniej do samorządu, to on mówi, o co ci chodzi właściwie? Przecież wybory są większościowe. Przecież jak głosujemy, to stawiamy znak przy nazwisku, sumuje się liczbę tych znaków, no i wtedy wygrywa ten, który ma najwięcej znaków, prawda? X. Ja mówię, słuchaj, o czym ty mówisz? Ty jesteś matematykiem. Ordynację proporcjonalną wymyślili matematycy. Oczywiście błyskawicznie, szybko się zorientował, kiedy powiedziałem, że no, tak naprawdę ten znaczek X stawiamy jakby podwójnie, prawda? Bo przede wszystkim stawiamy na liście partyjnej, prawda? Dopiero niejako w drugiej kolejności na tego kandydata, ale tak naprawdę ta ordynacja jest tak skonstruowana, że nawet w głowie matematyka, profesora uniwersyteckiego, powstała myśl, że ten system prowadzi do mechanizmu większościowego, prawda? Więc to jest jeden argument taki, że po prostu tego systemu nikt w Polsce nie rozumie. Oczywiście z pewnymi wyjątkami. Notabene kiedyś pan profesor Raciborski ze mną w dyskusji telewizyjnej pytany, a ilu posłów rozumie w tej chwili w parlamencie mechanizm ordynacji proporcjonalnej. On się na pewno zna na ordynacjach proporcjonalnych. Mówi, no moim zdaniem to tam jest 5 ludzi, którzy wiedzą, co to jest ordynacja proporcjonalna. Więc to tego, proszę Państwa, nie można lekceważyć. Natomiast jeśli chodzi o system większościowy, no to on jest tak prosty, że niewiele, no co tu można rozumieć? No wygrywa ten, kto dostał największą liczbę głosów. No.
I to ludzie rozumieją. Poza tym, oczywiście są różne konsekwencje tego wszystkiego, jest cała masa różnego rodzaju zależności i tak dalej, ale ten mechanizm sam, że ja tego wybieram, a nie innego, jest prosty. W związku z tym, wtedy, kiedy mamy okręg jednomandatowy, to liczba osób, które utożsamia się jakoś z tą osobą wybraną, jest znacznie, znacznie większa niż w sytuacji ordynacji proporcjonalnej, gdzie okręg musi być duży, co najmniej siedmiomandatowy, no to byłoby optimum, prawda? Czyli ta możliwość utożsamienia się wyborcy, prawda, jest co najmniej siedmiokrotnie mniejsza. Stąd takie przekonanie w naszym społeczeństwie, że ciągle rządzą inni, a nie ci, na których myśmy głosowali. Ale moim zdaniem najważniejszy argument, którego dotąd w tej dyskusji publicznej nie podnosiłem, ale który mi przyszedł, tak, znaczy ja oczywiście myślę o tym cały czas, no nie mogę inaczej, będąc sędzią, no wprawdzie już emerytowanym Trybunału Konstytucyjnego, ale ktoś, kto jest sędzią konstytucyjnym, no bez przerwy myśli o strukturach, o mechanizmach, o procedurach, prawda? To jest coś takiego, z czym się nie rozstajemy na co dzień. Otóż co moim zdaniem przemawia przeciw koordynacji proporcjonalnej? Paradoksalnie natknął mi kiedyś na tę myśl pan prezes Jarosław Kaczyński, który powiedział, że PiS nigdy nie zgodzi się na ordynację większościową, dlatego że przy ordynacji większościowej zbyt duża ilość procentów głosów się marnuje. Procentów głosów. No i tu sobie musimy odpowiedzieć na pytanie, w jakim sensie istnieją partie? Jak one istnieją? Otóż moim zdaniem, a tutaj trzeba by się aż do średniowiecza cofnąć, prawda? Ale króciutko, bo już pod koniec średniowiecza zauważono, że różne byty różnie istnieją. Tak? Są takie byty, które istnieją realnie. To są te byty, o których na przykład profesor Kotarbiński mówił, tak, w swoim reizmie. To są ludzie i przedmioty. Myślę, że współczesny uczeń profesora Kotarbińskiego już by musiał dodać zwierzęta i rośliny. To są byty, które istnieją realnie. Natomiast wszystkie inne tego typu, jak spółka prawa handlowego, gmina, państwo, Unia Europejska, a na koniec partia polityczna, to są byty relacyjne. One nie istnieją realnie. One istnieją jako konstrukty intelektualne, które wymyślamy po to, żeby no, łatwiej jakoś sobie tę rzeczywistość realną podporządkowywać. Tak? I w związku z tym skoro partia jest bytem relacyjnym, nie jest bytem realnym, to ja jestem jednak za tym, żeby decydująca była ta bezpośrednia więź pomiędzy bytami realnymi, czyli wyborcą i osobą wybraną. I to jest dla mnie najistotniejszy w tej chwili argument za tym, żeby jednak optować za ordynacją z okręgami jednomandatowymi, która, jak tutaj muszę uspokoić wszystkich zwolenników, czy raczej przeciwników ordynacji z okręgami jednomandatowymi, długo w Polsce nie zostanie zrealizowana, tak? Bo żeby można było ją wprowadzić, jak wiadomo, trzeba zmiany, nowelizacji konstytucji. To uzyskanie większości konstytucyjnej, wydaje mi się, przy obowiązującej ordynacji proporcjonalnej, moim zdaniem nie jest możliwa. Także nawet pozytywny wynik referendum 6 września, moim zdaniem on nie będzie wiążący, ale nawet gdyby tak się stało, to możliwość zmiany konstytucji i wprowadzenia okręgów jednomandatowych nie jest w Polsce długo, długo już jeszcze możliwa. No i to chyba na tym bym zakończył. Dziękuję bardzo i jednozdaniowy komentarz. Realne dla ludzi jest to, co ludzie postrzegają jako realne. I faktem jest, że jeżeli ponad połowę społeczeństwa ma poczucie, że nie ma żadnego wpływu i to strukturalnie na kształt rządów, to taki jest ich stosunek do wspólnoty. Innymi słowy, to jest, że tak powiem, definicja samoalienacji. Czyli nawet jeżeli zaakceptujemy Kotarbińskiego, to nie zmienia faktu, że życie społeczne oparte jest w dużym stopniu na rzeczach wyobrażonych. Dziękuję bardzo.